8 milionów egzemplarzy rozeszło się jeszcze w przedsprzedaży. To najbardziej wyczekiwany polski produkt w historii gamingu. Zdaniem analityków w ciągu roku grę może kupić blisko 30 milionów użytkowników. W nocy z 9 na 10 grudnia zadebiutował Cyberpunk 2077, dziecko polskiego studia CD Projekt. Dobry wieczór Państwu, nazywam się Paweł Marczak, jestem koordynatorem Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Łodzi i witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie na naszej dzisiejszej debacie. Cyberpunk 2077, jak gry mogą promować Polskę za granicą. Czy Cyberpunk 2077 powtórzy komercyjny i artystyczny sukces Wiedźmina 3? Czy polskie gry są już marką na świecie? Jaki jest pożytek z silnego rynku gier w Polsce? W jaki sposób gry promują Polskę na arenie międzynarodowej? Czy gry to dalej rozrywka, czy już osobna gałąź kultury i gospodarki? Jak świat dotychczas reagował na polskie produkcje? Albo jak wykorzystać potencjał polskiej branży gamingowej? Między innymi na te pytania będziemy odpowiadać podczas dzisiejszej debaty, do której zaprosiliśmy przedstawicielki świata nauki, kultury oraz dziennikarstwa branżowego. W dyskusji udział wezmą pani dr Katarzyna Preisner z Katedry Nowych Mediów i Kultury Cyfrowej Instytutu Kultury w Współczesnej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jest także z nami pani Agnieszka Borysiuk z gryonline.pl. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jest także z nami Izabela Pogiernicka, znana także pod nickiem 9Kier z magazynu CD Action. Dobry wieczór. Dzień dobry. Dobry wieczór. Spotkanie poprowadzi Piotr Kazimierczacz, konsultant Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Łodzi. Zanim oddam Piotrowi głos i zanim rozpoczniemy debatę, to kilka takich technikaliów dla tych z Państwa, którzy są z nami po raz pierwszy podczas naszych wydarzeń online. Pierwsza część debaty to rozmowa naszego moderatora z panelistami. W drugiej części natomiast jest czas dla Państwa, więc to jest czas na zadanie Państwa pytań, dlatego zachęcamy dla tych z Państwa, którzy są z nami poprzez platformę Zoom, do zadawania pytań poprzez Q&A, question and answer, czyli pytania i odpowiedzi. Natomiast tych, którzy oglądają nas na Facebooku Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Łodzi i Instytutu Spraw Obywatelskich, zachęcam do zadawania pytań w komentarzach pod streamingiem live. Przypomnę tylko, że Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Łodzi to jest część sieci informacyjnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Jest to projekt realizowany przez Instytut Spraw Obywatelskich i współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Po tym moim może przy długim wstępie oddaję już głos do właściwej debaty. Piotrze, powodzenia. Dziękujemy Pawle za to miłą zapowiedź. Zanim jeszcze na dobrze zaczniemy, chciałbym też dwie kwestie techniczne poruszyć. Proszę Państwa, pierwsza rzecz, niespodzianka, jaką udało nam się uzyskać. Książka Cyberpunk Odrodzenie w dwóch egzemplarzach mamy dla Państwa, dla tych z Państwa, którzy zadadzą pytanie. Pozwoliliśmy sobie wybrać taką formułę, że na samo zakończenie debaty wybierzemy dwie takie pytania, które najbardziej przypadną nam tutaj do gustu, które uznamy za najciekawsze dla całej debaty. Dlatego zachęcam do zadawania pytań. Ta debata jest przede wszystkim dla Państwa, dla naszych słuchaczy. A sytuacja jest niezwykła, ponieważ wydaje mi się, że mamy pierwszy raz taką niezwykłą możliwość porozmawiania o branży gier komputerowych i o gamingu wyłącznie w towarzystwie samych kobiet, wśród samych specjalistek, co wydaje mi się być bardzo ważnym elementem i bardzo ważną zmienną tego wydarzenia. Na początku chciałbym zadać podstawowe pytanie, jak to w ogóle się stało, że panie z branżą gamingową się związały? I prosiłbym o tą odpowiedź panią Agnieszkę Borysiuk na początku. Jak to się stało, że z branżą gamingową się związałam, to dość piękna historia, bo od hobby do kariery, bym powiedziała, w sensie kariery zawodowej, bo ja od dziecka po prostu grałam, to grałam namiętnie, więc to, że w którymś momencie trafiłam na takie grono ludzi, którzy trochę pomogli mi odnaleźć moją ścieżkę, która łączyłaby hobby polegające na graniu i z hobby polegającym na gadaniu, to faktycznie może i gdzieś tam pierwiastek szczęścia tu się znalazł, ale jednak mimo wszystko myślę, że jestem tą szczęściarą, która przekuła hobby i pasję w pracę. Bardzo dziękujemy. Teraz bym poprosić o odpowiedź panią Izabelę Pogiernicką. To znaczy moja historia jest ogólnie bardzo podobna do historii pani Agnieszki. Grałam jak szalona od kiedy byłam dzieckiem. I też od dziecka wiedziałam, że chcę pisać. Zawsze planowałam iść na studia dziennikarskie i tak też zresztą zrobiłam. I gdzieś tam po studiach, w zasadzie to pod koniec studiów, dowiedziałam się, że redakcja CD Action jest we Wrocławiu, a nie jak mi się wcześniej zdawało w Warszawie. I poszłam na praktyki i zostałam.
Także bardzo tak ładna historia, dziękujemy. No i na końcu pani doktor Katarzyna Preisner. Dziękuję. Ja nie grałam jak szalona jako dziecko i to się zupełnie nie przełożyły jakieś pasje takie dziecięce. Natomiast to nie jest konsekwencja dziecięcych zainteresowań. Natomiast jak powstał Zakład Mediów Elektronicznych, który się miał zajmować no właśnie kulturą cyfrową, tymi zmianami, które obserwujemy na obszarze mediów cyfrowych, to bardzo wyraźnie było widać prawie od razu, że jest taki obszar związany z grami komputerowymi, który jest zaniedbywany akademicko. I to była taka ambicja krok po kroku realizowana po kolei najpierw przedmioty w postaci fakultetów, w postaci wprowadzenia po kolei do programu. I wreszcie to czym jesteśmy teraz, czyli Katedrą Nowych Mediów i Kultury Cyfrowej, oferuje pełen już taki program, ścieżkę specjalizacyjną związaną z grami. I to wynikało z takich potrzeb rozpoznania tej luki na obszarze akademickim, plus niezwykle ciekawy obszar badań. Taki bardzo dynamiczny, bardzo ciekawy, te wszystkie kategorie, które uważaliśmy, że są stałe i właściwie mogą bez problemu przechodzić pomiędzy mediami, one stały się wyzwaniem na obszarze gier. Także to wszystko tutaj leżą moje motywacje zainteresowania się grami. A granie jak szalone przyszło razem z tymi zainteresowaniami, musi być uzupełnieniem tego. Mhm. Bardzo dziękuję za to krótkie wprowadzenie. Chciałbym teraz zapytać w odwrotnej kolejności, poprosić o odpowiedź, czy miał już pani okazję w Cyberpunka zagrać, który jest tutaj główną przyczyną do tej debaty i jakie są pani wrażenia z gry? Do pani... kolejności rozumiem, ja zaczynam. Ja nie miałam okazji jeszcze zagrać, przejrzałam trochę recenzji takich YouTube'owych i to jest całe moje doświadczenie z cyberpunkiem jak na razie. Jasne. Pani Izabela Podziernicka? Ja również nie miałam okazji jeszcze grać w cyberpunka, chociaż to raczej świadoma decyzja z mojej strony w taki sposób, że no, gra już czekał mnie na dysku. W zasadzie od premiery, natomiast całe moje gospodarstwo domowe, trzyosobowe w zasadzie gra w cyberpunka oprócz mnie i trochę widzę też z jakimi problemami takiego wieku dziecięcego się zmaga ta gra w tej chwili, jak bardzo jest zabagowana na przykład na starych konsolach, zresztą tutaj wystarczy spojrzeć na oceny graczy właśnie, którzy grają na starych konsolach, żeby zobaczyć, że jednak to się dosyć mocno różni od tego, co można znaleźć na przykład na PC-tach. Więc po prostu postanowiłam, że wstrzymam się troszeczkę, świadomie sobie poczekam po to, żeby zagrać po prostu w grę, kiedy będzie już bardziej dopracowana. No całkowicie zazdroszczę podejścia, bo ja przyznam się szczerze, że nie wytrzymałem w ogóle, od razu pobiegłem do sklepu, żeby swój egzemplarz kupić. Pani Agnieszko Borysiuk, jak było z panią? Ale ja absolutnie mam tak samo, że ja bym bardzo chętnie poczekała i ja bym bardzo chętnie się tutaj wykazała cierpliwością, bo wiem, że to jest tak fascynująca przestrzeń i to Night City jest tak wciągające i ta fabuła jest tak fajna, że dużo przyjemniej byłoby sobie tego doświadczenia nie psuć z tą chorobą wieku dziecięcego, o której mówiła pani Izabela i absolutnie się z tym zgadzam. Przy okazji zazdroszczę, że więcej niż jedna osoba w domu gra, bo wtedy można zobaczyć wszystkie trzy ścieżki rozwoju od razu, a ja wiem, że przez cały rok będę siedziała przy cyberpunku. Ja już to wiem, po prostu już widzę, że mam symptom jak podczas przechodzenia Wiedźmina, że ja muszę wszędzie zajrzeć, wszystko muszę zrobić, wszystkiego dopilnować i niestety te błędy, te bugi troszkę są takie... czasem zabawne, czasem niestety utrudniające i uprzykrzające życie, co nie zmienia faktu, że cała gra i to, jaki ma klimat, i to, jaki klimat tworzy muzyka, i to, jak to jest jednak miasto pełne możliwości, które mam nadzieję odkryję w pełni już po kilku łatkach, myślę tak za cztery spokojnie będę mogła nie nadszarpnąć tak nerwów aż bardzo, jak teraz to czynię. Ale jest warta zagrania na pewno i jeśli nie teraz, to za 2 miesiące myślę, że spokojnie będę ją polecała wszystkim znajomym graczom. Bardzo dziękuję. No, całkowicie rozumiem, też mam podobne odczucia. Zresztą z nimi zgodziły się również recenzenci na całym świecie. Natomiast nieprzypadkowo mam ze sobą komiks Boxa Browna, komiks Tetris, Ludzie i Gry. Komiks niezwykły, komiks opowiadający o historii gry Tetris, historii tego, jak gra elektroniczna jeszcze w latach 80. tak naprawdę przyczyniła się do ogromnego skandalu międzynarodowego, do tak naprawdę sprawy międzynarodowej sądowej, w której brali udział
zarówno Amerykanie, Związek Radziecki, jak i Japonia. I to wydawałoby nam się tutaj w naszym gronie jasnym, ale i tak mam jakieś takie wrażenie i pytanie zarazem do pań. Dlaczego w takim razie ciągle gry borykają się z tym problemem akceptacji w świecie sztuki? Dlaczego wciąż, kiedy rozmawiamy o grach, to troszeczkę bardziej myślimy jako o takim hobby, o czymś takim lekkim, miłym i przyjemnym, a nie mówimy nigdy o grach wideo jako o kategorii artystycznej? Pani Katarzyna Prajzer na początku, poproszę. Dziękuję. Ile mamy czasu? To jest poważny problem. Znaczy i tak, i nie. Bo jeżeli popatrzymy na tak zwaną instytucjonalną definicję sztuki, prawda? Czyli sztuką będzie to, co instytucje sztuki uznają za sztukę. To są instytucje sztuki, które uznały gry za sztukę. Są wystawy związane z grami. I to zarówno jak nowojorska MoMA, która przedstawia gry już takie to death. Po prostu nie może być bardziej coś grą niż to, co oni pokazali, prawda? Właśnie Pac-Man, Tetris, takie sama istota medium doceniona jest na poziomie designu, nie tylko tego estetycznego, ale designu właśnie mechaniki. Są wystawy, które są bardzo eklektyczne, które pokazują takie gry, które byśmy spontanicznie kojarzyli, że to właściwie nie jest do końca gra, prawda, jak Journey, że to jest takie właściwie bardziej takie interaktywne doświadczenie. Ale i to jest jeden aspekt, że możemy powiedzieć, że oczywiście, że gry są sztuką, instytucje sztuki uznały za sztukę. A drugi problem, jeżeli ktoś się waha, czy gry są sztuką, no to właściwie wszystko to, co się na nie składa, one są zrobione z tak zwanych interfejsów kulturowych, które są zaczerpnięte z innych mediów. I wszystko to, co się na nie składa, aspekty wizualne, aspekty słowne, aspekty dźwiękowe, wszystkie te obszary nie mają problemu z byciem uznanym za sztukę. Coś jest w tym micie takim, że ten aspekt związany z grami jest trochę tak niepoważnie traktowany, ale można powiedzieć, są w dobrym towarzystwie, bo tutaj jak pan pokazał komiks, no to komiks jest równolatkiem filmu. Teoretycznie nie powinno być żadnych, oprócz tego, że teoretycznie też nie było technologicznej przeszkody, żeby był wcześniejszy, ale tak się złożyło, że jest równolatkiem filmu. Film się nie boryka z takimi problemami, prawda? Ten artystyczny aspekt sztuki filmowej nie budzi u nikogo specjalnych wątpliwości. Natomiast komiks też bardzo długo funkcjonował i pewnie dla wielu osób nadal funkcjonuje jako właśnie takie medium w krótkich spodenkach, trochę dla dzieci. Trochę takie niepoważne, bo te obrazki właściwie. I to, czego brakuje, to jest rozmowa o kompetencjach medialnych, które są związane z takimi właśnie tymi obszarami bardziej takimi do dyskusji. Natomiast moja prywatna opinia na temat tego, dlaczego gry nie są traktowane poważnie, jest taka, że bardzo silnie funkcjonuje stereotyp związany z grami, że one są niepoważne i są do niepoważnej publiczności skierowane. Natomiast mało kto mówi o tym, że prawdą o niegraniu w gry jest to, że one są zwyczajnie trudne. I ludzie zamiast się przyznać, że nie gram w gry, bo to jest trudne, pod każdym możliwym względem, prawda? To jest trudne sprzętowo, to jest zawsze wyzwanie, nie można się raz na zawsze nauczyć grania, bo zawsze trzeba się nauczyć od nowa grania w każdą grę, to jest czasochłonne, to jest plus samo doświadczenie składa się głównie z porażek i frustracji, doświadczenie grania, prawda? Natomiast w tym stereotypie związanym z grami, część tej mentalności jest taka, że to jest zabawa i to jest przyjemność, i to jest frajda. I ten stereotyp grania jako czegoś przyjemnego moim zdaniem jest też jednocześnie ukrywaniem faktu, że gry są trudne i ja się nie przyznam, że nie gram, bo to jest za trudne dla mnie, tylko zlekceważam mówiąc, że to jest właściwie dla dzieci, tak jakby to był powód, że coś jest dla dzieci, żeby poważnie tego nie traktować. My poważnie traktujemy literaturę dziecięcą czy filmy dla dzieci, mówimy o tym poważnie, więc nawet gdyby te gry były tylko dla dzieci, to też nie jest to powód, żeby nie mówić o tym poważnie. Więc sądzę, że to zasadniczy powód niepoważnego traktowania gier, taki ukryty, o którym się nie mówi, jest to, że są zwyczajnie trudne, że mają wysoki próg przyswajalności, w przeciwieństwie do filmu na przykład. Bardzo dziękuję za tę odpowiedź. Proszę. Pani Izabela Podziernicka. Znaczy ja się nie do końca zgodzę z tym, że gry są trudne. Przede wszystkim dlatego, że gier jest tak dużo, zwłaszcza jeżeli sobie zajrzymy do mojej jakby ulubionej części branży, czyli właśnie do branży gier niezależnych. Gry są naprawdę tak różne i są dostosowane do tak różnych środowisk, powiedzmy, do osób naprawdę w różnym wieku, że jakby, nie wiem, no, wydaje mi się, że mówienie, że gry są trudne, jest to taka troszeczkę krzywdząca generalizacja, moim zdaniem. Natomiast zgadzam się co do tego stereotypu, o którym mówiła pani Katarzyna przed chwilką. Przy czym ja bym zwróciła tutaj uwagę na to, że chodzi chyba bardziej o stereotyp gracza. O takie negatywne po prostu postrzeganie graczy jako tak zwanego
gracz jako tak zwany nerd, człowiek po prostu, który po prostu ucieka w elektroniczną rozgrywkę, bo na przykład nie radzi sobie w takim rzeczywistym życiu. I wydaje mi się, że to jest tak jakby jeden filar, a drugi filar to jest na pewno po prostu to, że branża elektronicznej rozrywki jest po prostu młoda. Myślę, że po prostu za kilka dekad będzie traktowana poważnie choćby z racji wieku. No nie może się równać tutaj z filmem choćby pod tym względem, czy właśnie z innymi, powiedzmy, starymi mediami. Natomiast jeżeli chodzi o to, czy właśnie gry są sztuką, czy można rozpatrywać to medium w takich kategoriach, to moim zdaniem jak najbardziej gra spełnia jakby wszystkie cechy utworu, bo jest jakby, jest to coś, jest to po prostu twór jakby osobisty, jest to twór, który no, wymaga pracy kreatywnej. Moim zdaniem jak najbardziej można go rozpatrywać w takich kategoriach. Wydaje mi się, że w żaden sposób nie jest gorszy niż inne media, nie jest w żaden sposób gorszy niż książki, niż filmy. Jasne, bardzo dziękujemy. Mieliśmy tutaj aspekt kulturoznawczy, mieliśmy aspekt społeczny. Pani Agnieszko, a jak to wygląda z Pani perspektywy? Ja generalnie tak tutaj sobie co jakiś czas zapisywałam wnioski, które płynęły gdzieś tam po wypowiedzi Pani Katarzyny i muszę przyznać, że Pani Izabela absolutnie wyciągnęła wszystkie moje notatki i wyciągnęła je na wierzch. Tak, ja się tutaj absolutnie zgodzę, że ten stereotyp, wydaje mi się, wynika głównie ze stereotypu gracza, czyli wyjść na dwór, pobaw się z dziećmi. Jak ja byłem mały, to w Twoim wieku wyganiałem cały dzień po podwórku, a nie siedziałem przy komputerze. To jest ten aspekt też, wydaje mi się, trochę niewiedzy rodziców też, na czym tak naprawdę polegają gry, że ten dzieciak nie siedzi tam cały czas sam, jeżeli już mówimy o kontekście dzieci, bo też przypominam, że cyberpunk jest grą PEGI-18. Tutaj żadnej gry dla dzieci nie omawiamy. I takiej nieświadomości, jak to wygląda. No i też z drugiej strony łatwiej jest mówić o sztuce w kontekście gier, kiedy myślimy o grach takich jak Zaginięcie i Cena Cartera, takich jak Ori, takich jak Unravel, takich jak gry niezależne, które są często przepiękne graficznie, niż mówić o grach w kontekście sztuki, mając przed oczami Candy Crush Sagę, która jest też pełnoprawną grą, przypomnijmy, mimo że to jest prosta mobilka. Więc tutaj też troszkę się nie zgodzę z tym, że próg wejścia jest duży. Ponieważ tak naprawdę teraz, jeśli mówimy o graczach, według wszystkich możliwych badań, czyli badań, które tutaj gdzieś posługują nam, służą nam jako podstawa do też różnych publikacji i statystyk, czyli Newsu, czyli polskie badanie graczy, które też między innymi przez Granline zresztą jest przeprowadzane, że większość graczy w tym momencie to są gracze mobilni, to są gracze, którzy nawet nie myślą o sobie w kategoriach graczy. I to też sprawia, że trudniej nam się myśli o kategorii gier w taki sposób, z takim samym podejściem, jak podchodzimy do filmów czy książki, bo gdzie mamy tę fabułę w Candy Crush Sadze. Dla tych, którzy może nie słuchają nas, a nie są mocno w temacie, to są te cukiereczki, które się przesuwa, jak się jedzie tramwajem do pracy. Które widzimy, gdzie ktoś obok siedzi i sobie właśnie się tym bawi, więc no wtedy, czy to jest sztuka? Tworzenie takiej gry to na pewno jest sztuka. Bo ktoś tego cukiereczka musiał zaprojektować. Ktoś siedział i zastanawiał się, czy on będzie pasował graficznie w takiej czy innej oprawie. Ktoś zastanawiał się, czy na święta nie warto jest wydać jakiegoś kontekstowego dodatku. To jest tak szeroki temat właśnie dlatego, że gry są bardzo szeroką przestrzenią i do debaty, i do rozmowy, i myślę, że miejsce jest tam dla absolutnie każdego. Więc czy próg wejścia na przykład w takim cyberpunku jest dosyć wysoki? Jest, chociażby sprzętowy. Co tutaj myślę wszystkim się daje we znaki i to była jedna z najczęściej wyszukiwanych fraz w Google przed premierą, czy pójdzie na moim Ryzenie, czy pójdzie na moim Intelu, czy trzeba zainwestować więcej pieniędzy, no bo to też jest próg ekonomiczny, prawda, dosyć wysoki, ale czy na mojej starej Nokii gdzieś tam, czy innym smartfonie pójdzie gra mobilna? No w 90% pójdzie, chociaż i tutaj powoli zaczynają się pojawiać także takie graficzne kwiatki, które też potrafią spalić co starsze procesory. Rozgadałam się, ale myślę, że tutaj w większości się jednak mimo wszystko zgadzam. Absolutnie, proszę za to nie przepraszać. Pani doktor, czy chciałaby Pani odpowiedzieć jakoś na ten zarzut wobec trudności gier?
Tak, ale to jest to, co pani Agnieszka mówiła, to znaczy one są postrzegane jako, to jest też część tego stereotypu, prawda? To znaczy ludzie, którzy grają w Snake'a albo w Candy Crush Saga, oni nie powiedzą o sobie, że są graczami. Ja widzę po naszych studentach, którzy jak mają się zdecydować, czy wybierają tą specjalizację groznawczą, powiedzmy, oni nie patrzą, nie to, że nie grali nigdy w gry mobilne, czy pasjanse nie układali na komputerze, oczywiście, że to robili, ale nie postrzegają tego jako coś, co staje się częścią ich tożsamości jako gracza. Oni jednak nadal stereotypowo dosyć będą myśleli o graczu i to stereotypowe podejście takie niekrzywdzące będzie związane z zaangażowaniem, że ja się nie angażuję na tyle w granie, żeby sam siebie zidentyfikować jako gracza. Czyli ten gracz taki casualowy niekoniecznie powie o sobie, że jestem graczem, czy gracz grający w gry casualowe niekoniecznie powie o sobie, że jestem graczem. Natomiast ten fakt wysokiego progu wejścia w gry, no jeżeli mówimy o dużych grach, prawda, nie tych okazjonalnych, jak było to tłumaczone na polski, nie o okazjonalnym graniu, tylko o graniu takim zaangażowanym, no to jednak może jeżeli to jest częścią czyjegoś doświadczenia, no to powie, to nie jest wcale takie trudne, ale dla ludzi, dla których to ma być część takiego doświadczenia medialnego, prawda, że ja mam zdobywać kompetencje medialne w tym obszarze, również związane z grami, to ten próg, on jest dosyć wysoki. I on jest też wysoki dlatego, że tak jak mówiłam, Jul poświęcił książkę uświęconą temu zjawisku sztuka przegrywania. On jest wysoki także ze względu na ten poziom doświadczenia takiego związanego z frustracją. Nie wystarczy się z tym pogodzić, że to jest doświadczenie frustracji, nie jest przyjemne granie w wymagającą grę, czy w angażującą grę. I w tym sensie wydaje mi się, że ci, którzy mogliby się zajmować grami tak, żeby je poważnie potraktować, czy poważnie włączyć je w obszar dyskursu krytycznego, żeby powiedzmy w mediach takich głównego nurtu więcej pojawiało się tekstów krytycznych o grach. I to takich tekstów krytycznych, które podchodzą do gier nie tylko, czy tam są, jakie są wymagania sprzętowe, ale które traktują gry jako teksty, że one są nośne znaczeniowo, one budują jakieś znaczenie, możemy porozmawiać o tym, co to znaczy. Co to znaczy taka gra, że tutaj się pojawia ten aspekt związany z trudnością, wtedy kiedy mówimy o grach angażujących czy o zaangażowanych graczach. Ja tu się zgodzę, że faktycznie trudniej jest być ekspertem w grach, dlatego że jest bardzo niewiele gier, które wymagają od nas takiego zaangażowania jak film. Bo film obejrzymy 2 godziny, możemy go przeanalizować, możemy sobie zrobić notatki, możemy poczytać o nim w internecie, ale generalnie gra to jednak mimo wszystko, tutaj chyba nie będę ukrywać, że główny wątek w cyberpunku to jest minimum 20 godzin i to naprawdę na takim zaangażowaniu minimalnym wszystkie poboczne wątki, czyli można liczyć mniej więcej, tak z doświadczenia to ile 60-80 godzin wydaje mi się mniej więcej na przejście cyberpunka, więc żeby w sposób merytoryczny później o nim opowiedzieć albo go zrecenzować, no to jest kilka ładnych dni poświęconych tylko i wyłącznie tej grze, więc faktycznie tutaj się zgodzę, pani Katarzyna, absolutnie, że żeby w sposób merytoryczny się o grach wypowiadać, to trzeba w ten świat wsiąknąć i to nie jest łatwe. Pozwoliłam sobie tutaj na małą dygresję, przepraszam, panie Piotrze. Absolutnie nie szkodzi, nie trzymamy się wcale żadnej jakiejś z góry ustalonej kolejności, natomiast dokładnie to, o czym panie mówią, świetnie, świetnie odbija się w komentarzach przy naszej rozmowie. Tutaj pan Damian napisał, gry są trudne przede wszystkim dlatego, że wymagają od nas aktywnego zaangażowania w rozgrywkę, inaczej niż w przypadku starszych mediów, takich jak książki czy filmy. I rzeczywiście mam wrażenie, że to też wybrzmiało między paniami w rozmowie, natomiast to, co też wybrzmiało, to, że różnie podchodzimy do grania okazjonalnego, a do takiego zaangażowanego. I tutaj chciałbym dopytać się o takie doświadczenie pani z perspektyw tych zawodów, które pani wykonują. W jaki sposób zachęcać ludzi do kultury grania, do tego grania właśnie nieokazjonalnego, tylko do angażowania się w kulturę gamingu? I pytam tutaj zarówno o doświadczenia zawodowe, jak i doświadczenia prywatne. Pani doktor Katarzyna Preisner. Ja mam właściwie zawodowo ułatwioną sytuację, bo jak ja poproszę studentów, żeby zagrali, to oni trochę nie mają wyjścia, więc też nie muszę zachęcać. Ale poważnie odpowiadając, nie wydaje mi się to łatwe zadanie, natomiast uważam, że ta przestrzeń, o której mówiłam, taka przestrzeń mainstreamowa, myślę, że tu pani Izabela będzie coś miała do powiedzenia, z racji tego, że reprezentuje fachowy obszar zajmowania się grami. Co się dzieje, jeżeli popatrzymy na media takie mainstreamowe, które mogłyby, tak samo jak podchodzą do krytyki literatury, filmu, teatru, muzyki,
włączyć w taki obszar dyskusji też gry. Po pierwsze, trochę innym językiem trzeba do takiego odbiorcy uniwersalnego, nazwijmy to, mówić. A po drugie, gdzieś brakuje, no nie tylko języka, ale takiej przestrzeni społecznej akceptacji, że w ogóle możemy o tym mówić, bo jeżeli to mówienie jest istotne, dlatego że jeżeli się będzie mówiło o jakiejś grze jako o wydarzeniu, albo że jesteś tam społecznie wykluczony, dlatego że nie masz pojęcia o tym, co się w jakiejś grze dzieje, nawet niekoniecznie grając w nią, ale będąc zainteresowany tym, to nam może zmienić trochę ten odbiór, to nam może trochę zmienić taką sytuację. Ja mogę jako, to nie jest taki anegdotyczny dowód, ale mogę taką anegdotę, którą też studentom przytaczam. Pamiętam wydanie, o czym mówię, kiedy mówię, że nie ma dyskursu krytycznego o grach w mainstreamie. Pamiętam takie wydanie Tygodnika Kulturalnego, który jest takim spotkaniem, prawda, krytyków omawiających różne aspekty sztuki, wybierających na koniec wydarzenie tygodnia. I przy jednym takim spotkaniu, jak było podsumowanie wydarzenia tygodnia, to wszyscy wiecie, mówili, że nic takiego się specjalnego nie wydarzyło, co warto byłoby jakoś tak szczerze polecić. Natomiast jeden z tych krytyków powiedział, że on by polecił jako wydarzenie tygodnia Arkham Asylum wtedy grę. I pozostali krytycy po prostu, było to przezabawne. Przezabawne. Że można, po pierwsze, że można grę wymienić, a po drugie, nawet jak prowadzący mówi, że no kto wie, może kiedyś też gry włączą w ten obszar takiej dyskusji szerokiej, krytycznej o sztuce, to im się wydawało absurdalne, groteskowe taki pomysł, że mielibyśmy grę włączyć. I jak o tym pomyślimy praktycznie, o czym też mówię, kiedy mówię, że gry są trudne, jak praktycznie o tym pomyślimy, no poprosić kogoś, żeby przez tydzień czytał książkę, obejrzał film, poszedł na spektakl, odsłuchał płytę, i spędził 40, 60, 80 godzin grając, żeby się wypowiedzieć na temat gry, no to tutaj też mamy ten próg, prawda? Czyli jest raz, że bariera taka trochę językowa, nie wiemy do końca, jak o tym mówić, a dwa, no jednak te kompetencje medialne, gdzieś trzeba zacząć budować te kompetencje medialne związane z grami. Jasne, dziękuję. Pani Izabela Podziernicka. Wydaje mi się, że z mówieniem o grach krytycznie też problem jest taki, znaczy ja oczywiście to mówię z perspektywy osoby, która pracuje jakby w papierowym piśmie, które to pismo jest po pierwsze kierowane do jakby bardzo szerokiego grona odbiorców jednak, bo czytają nas i osoby, które się na CD Action wychowały i osoby, które dopiero zaczynają, na przykład, nie wiem, kolejne pokolenie, na przykład dzieci właśnie tych osób, które się wychowały na CD Action, bardzo często dostajemy takie listy. I wydaje mi się, że ten język właśnie, o którym pani mówiła, po pierwsze musi być dostosowany właśnie do odbiorców w taki sposób, żeby i właśnie osoby najmłodsze, i osoby, które dopiero zaczynają nas czytać, i osoby, które są, że tak powiem, starymi wyjadaczami, były w stanie zrozumieć taki tekst, bo ten tekst ma być przede wszystkim dla graczy, dla osób po prostu, które nas czytają, a nie dla nas. To jest jakby raz. I druga rzecz jest taka, że krytyczne podchodzenie do gier no niestety wymaga miejsca. To jest coś, o czym jakby bardzo często się zapomina, jednak napisanie takiego po prostu dobrego krytycznego tekstu to jest coś, co może zająć bardzo, bardzo wiele stron, a niestety my jesteśmy ograniczeni miejscem w piśmie, więc oczywiście, że jakby mając do wyboru poświęcenie na przykład, nie wiem, 10 stron przykładowo na jakąś grę, kiedy możemy na przykład napisać o 3 ciekawych grach, przykładowo na tej samej objętości, no to wiadomo, na co się zdecydujemy. Zwłaszcza, że teraz branża jest tak olbrzymia, wychodzi tak dużo fantastycznych rzeczy. Ja przyznaję się, że ogrywam średnio 3 nowe gry tygodniowo i po prostu to jest ułamek tego, co wychodzi. Dlatego oczywiście mając do wyboru jakby wrzucenie jednej gry do pisma, a wrzucenie recenzji na przykład 3 gier do pisma, no wiadomo, na co się zdecydujemy jako pismo papierowe. Może tutaj pani Agnieszka będzie miała jakby więcej do powiedzenia, no bo wydaje mi się, że strony jakby internetowe też no nie mają takich ograniczeń jednak. Tak, to się trochę zgodzę właśnie, że pracując w mediach absolutnie internetowych już od jakiegoś czasu, bo wcześniej w Onecie, w Komputer Świecie, tam oczywiście też jest część papierowa, ale ja zawsze byłam związana z internetem i szczególnie z udziałką wideo, to już w ogóle był mój konik bardzo. Tak teraz w gry online, to jeszcze muszę dodać jedną rzecz, bo też przeprowadzając różnego rodzaju szkolenia dla marketingowców, jak wejść w rynek gier, jak rozmawiać z graczami, jak mówić do graczy przez ten pryzmat
takiego bycia wśród nich, a nie bycia ponad tym wszystkim, to zawsze podkreślałam jedną bardzo ważną rzecz. Gracze są jednym z najbardziej niewdzięcznych, jeśli chodzi o tak internetowo niewdzięcznych, bym powiedziała, grup możliwie i bardzo czepialskich, z jakimi można się spotkać. Gracze uważają gry za coś bardzo swojego. Gracze nie lubią, jak się myli nazwy, jak się myli pojęcia, gracze od razu to wyłapują. Tam w ogóle nie ma absolutnie żadnej tolerancji. Gracze widzą, czy ktoś siedzi w gamingu, czy próbuje siedzieć w gamingu, albo udaje. Tutaj, przepraszam, kota muszę usunąć, bo zaraz coś będzie mała tragedia. I to też nie ułatwia mówienia o grach w mediach mainstreamowych. A to właśnie mówienie w mediach mainstreamowych o grach, moim zdaniem, może tylko sprawić, że ten dyskurs będzie gdzieś tam publicznie podejmowany, bo mówienie do wszystkich to mówienie do nikogo. Ja też uważam, że The Action czy gry online nie są takim miejscem i nigdy nie będą, którym będzie się mówić absolutnie do wszystkich, bo to po prostu nie są takie miejsca. Ale takie momenty jak premiera Cyberpunka, czy premiera Wiedźmina, czy premiera This War of Mine, czy propozycja wrzucenia This War of Mine do kanonu lektur, który jest tutaj przed debatą troszkę sobie rozmawialiśmy, to jest bardzo ciekawy temat akurat, to są takie kamienie milowe, które sprawiają, że o grach się mówi w przestrzeni publicznej. I bardzo mnie cieszy to, że do takich dyskusji jesteśmy zapraszani my, już w ogóle to, że kobiety i że tutaj łamiemy ten stereotyp, że w grach to siedzą tylko takie piwniczaki, nerdy, mężczyźni. To jest super rewelacyjna sprawa, oby jak najczęściej, bo jest nas więcej w tej branży. Jesteśmy, tylko nas nie zawsze widać po prostu, ale jesteśmy. Nawet w game devie jest sporo kobiet i to są rewelacyjne kobiety, muszę przyznać. To jest pomysł na inną debatę, kobiety w game devie, bo jak widać w mediach już jesteśmy też w świecie nauki, więc w game devie też jesteśmy i to warto pokazać. I zapraszanie takich osób w roli ekspertów właśnie w mediach mainstreamowych, które wtedy nie muszą wymyślać różnych swoich prawd objawionych na temat gier, tylko mogą się posłużyć naszą wiedzą jako ekspertów, tych, którzy z grami już styczność mają od lat wielu, to są rewelacyjne momenty, dlatego właśnie uważam, wykorzystajmy premierę Cyberpunka do tego, żeby jak najszerzej i jak najwięcej o grach rozmawiać i mówić do osób starszych, mówić do osób młodszych, mówić o tym szeroko i łamać wszystkie stereotypy. O. Mogłabym się jeszcze tutaj wypowiedzieć. Całkowicie, oczywiście dowód anegdotyczny, który absolutnie jakby no, niczego nie udowadnia, ale chciałabym po prostu podzielić się z czymś. Pamiętam, że któregoś razu przyjechała do mnie ciocia. Ciocia mniej więcej w wieku moich rodziców, bo nawet starsza. No i tak się to jeszcze było przed pandemią. I zastanawiałyśmy się, co robić, czy może, nie wiem, może teatr, może kino, może gdzieś pójdziemy, może do restauracji. A ciocia powiedziała, nie, ja bym chciała się dowiedzieć, co ty tam robisz w tej pracy. I tak spojrzała na konsolę i powiedziała, już ja bym chciała w coś zagrać. Nigdy w życiu nie miała pada w ręku wcześniej. I włączyliśmy jej grę, o ile dobrze pamiętam, Flower, w której w zasadzie niewiele się robi poza bujaniem padem i zbieraniem tam takich elementów interaktywnych. Ale ciocia spędziła przy grze chyba 5 godzin bez przerwy, w ogóle w zasadzie się wyłączyła kompletnie i była bardzo zadowolona i do tego stopnia, że jak przyjechała do nas następny raz, to powiedziała, żeby wybrać inną grę, że znowu będzie grała. Także wystarczy pokazywać gry i głosić chwałę i sławę tego pięknego, tej pięknej rozrywki. O, dokładnie, tak jest. Jestem tego samego zdania. Gry są po prostu super i też to należy mówić, myślę, wszem i wobec, że oprócz tego, że oczywiście gry zarabiają tyle i tyle, bo to jest też pewien z sposobów dotarcia do mediów mainstreamowych, czyli to znaczy wyniki finansowe, no to się będziemy oszukiwać. To jest dzisiaj informacja, czy z wczoraj wydaje mi się, że gra się zwróciła już tylko na samych preorderach, skoro już jesteśmy tutaj przy temacie Cyberpunka. I pisał o tym Puls Biznesu, i pisał o tym Rzeczpospolita, i kto o tym nie pisał. Także mówienie o tym w taki pompatyczny sposób oczywiście jest super, ale gdzieś tam ten aspekt, o którym mówiła pani Izabela, czyli gry to jednak jest sposób na fajne spędzanie czasu. I myślę, że to też należy podkreślać przez cały czas, że to nie jest maszynka pieniędzy. Oczywiście, że muszą gry na siebie zarabiać i oczywiście, że game developerzy za coś muszą żyć i za to, że dostarczą rozrywki, czynszu nie opłacą.
ale to jest po prostu sposób na fajne spędzanie czasu, także w sposób taki integrujący z rodziną razem na kanapie. Takich gier jest na przykład cała masa i o nich też można by, myślę, długie godziny rozmawiać. Czy ja też mogę dodać do tego wątku? Oczywiście, oczywiście, jak najbardziej. Ale ja uważam, że dokładnie na tym polega problem. To znaczy, że jeżeli dyskusja o grach trafia do mainstreamu, to ona trafia przeważnie wyłącznie w takim kontekście ekonomicznym, gospodarczym. Jeżeli coś mamy dobrego do powiedzenia o grach, to jest to, jak się one dobrze przysługują gospodarce. Natomiast dyskusji o treściach, które są w tych grach, czy o w ogóle jakichś, nie wiem, ścieraniu się tych treści, generowaniu tożsamości, o tym, o czym one są właściwie, i co to znaczy, że one się stały popularne, tego nie ma. Tam, gdzie one trafiają do, to co najlepszego można powiedzieć o grach, to jest to, ile one zarobiły. I to jest też do pewnego stopnia krzywdzące. To znaczy, to się przyczynia do budowania tego stereotypu, że ja mogę pominąć, to nie jest część jakiegoś istotnego społecznego doświadczenia, nie muszę tego robić, to nie są ważne medialne kompetencje, bo wszystko, co jest istotne w takiej perspektywie ogólnej, gdzie mamy o tym rozmawiać, to są koniec końców pieniądze. I to się przyczynia moim zdaniem też do budowania takiego nie do końca zdrowego tego wizerunku, przynajmniej na naszym gruncie związanego z tym. Znaczy ja się tutaj nie zgodzę, dlatego że, znaczy gdyby tak było, gdybyśmy mieli pisać, gdybyśmy mieli w CD Action na przykład pisać tylko o właśnie grach w takim aspekcie komercyjnym, czy powiedzmy o grach na przykład, które się dobrze sprzedały, to ja na przykład wiem, że bym prawdopodobnie tam nie pracowała. Dlatego że, tak jak mówiłam, no ja się zajmuję grami niezależnymi, ja się zajmuję grami, które bardzo często są robione przez na przykład dwie osoby w garażu po godzinach przez 5 lat, którzy sobie gdzieś tam pracują etatowo, a powiedzmy po godzinach właśnie coś tam sobie działają, bo po prostu jest jakaś historia, którą muszą opowiedzieć, którą chcą opowiedzieć właśnie za pomocą tego medium. I te gry, one bardzo często, one się nie sprzedają tak naprawdę. A my o nich piszemy dlatego, że są dobre. Wiem. Ale CD Action jest periodykiem branżowym, skierowanym do wyraźnie z tego typu grupy. Ja mówię o mainstreamie, takim, że się może pojawić coś w serwisie informacyjnym jako ostatnia wiadomość związanego z grami, co się w obszarze kultury mówią czasami, prawda? Mówią o książkach, mówią o filmach istotnych, które zrobiliśmy. I jeżeli to się pojawia w takim sensie w mainstreamie, tam gdzie ono buduje społeczną świadomość, to przeważnie w kontekście ekonomicznym i związanym czy z samymi grami, czy z eventami dookoła gier, też się pojawiają wtedy jako news. Newsy są zbudowane wokół kwot. Newsy są zbudowane wokół finansowych aspektów tych zjawisk. Rozumiem. Ja przyznam szczerze, jestem zachwycony tym, że większość pytań i większość tematów, które chciałem poruszyć tutaj, pani już poruszają między sobą. Cieszę się, bo miała być to kobieca debata, jak na razie jest. Natomiast chciałam dopytać o jeden aspekt, o który pani rozmawiały, tylko zanim jeszcze to, zbliża się powoli połowa naszej debaty. Widzę, że już pierwsze pytania pojawiają się od słuchaczy. My za chwilkę oczywiście wszystkie je na antenie tutaj online przytoczymy. Oczywiście zachęcamy do zadawania ich więcej. Tak jak mówiłem, nagrodą za dwa najlepsze pytania jest książka Cyberpunk Odrodzenie z wydawnictwa Akurat. Natomiast aspekt, o który chciałem jeszcze dopytać, który pani Izabela tutaj pozwoliła sobie jako anegdotę przytoczyć, a który wydaje mi się być niezwykle ważny. Dużo mówiliśmy o stereotypizacji i o stereotypach i o tym, że środowisko graczy jest środowiskiem czasem bardzo trudnym. Stąd moje pytanie, czy panie spotykają się z takim nie najlepszym traktowaniem właśnie ze środowiska graczy właśnie ze względu na to, że są panie graczkami, kobietami, a nie mężczyznami, nie pasują panie do tego stereotypu, o którym mówiliśmy wcześniej, czy takie niewłaściwe odbieranie zdarza się, bo no tutaj mieliśmy przykład jeden pozytywny, ale podejrzewam też, że zdarzają się też te troszeczkę gorsze. Pani dr Katarzyna Preisner. Ja nie miałam szansy mieć takich doświadczeń, natomiast wiem na pewno, że kobiety, zwłaszcza te, które grają online, multiplayery. Ja jestem przekonana, że jest podziemie ukrywających się kobiet grających, nie tylko w Polsce. Dlatego, że i to warto byłoby się temu przyjrzeć, jak to funkcjonuje. Dlatego, że ilość szykan, z jakimi spotykają się graczki, jest przerażająca. To znaczy tam, gdzie my dochodzimy do tych wypowiedzi ludzi, tak jak pani Izabela mówiła i pani Agnieszka też, że to jest część tożsamości. Gracze budują sobie tożsamość. Wokół tego działania, wokół tego, że grają, wokół tego, że dyskutują o grach. I to jest część takiej tożsamości, powiedziałabym, toksycznej, która powoduje, że każdy, kto jest inny niż ja, będzie wykluczony
zarówno z aspektu związanego z samym graniem, ale też z aspektu związanych z dyskutowaniem grania. Nie chcę tutaj jakichś takich ponurych bardzo tonów wprowadzać, ale jeżeli się przyjrzymy takiemu wydarzeniu jak Gamergate, kiedy wypłynęło, no właśnie to. I to jest taki społeczny problem, to nie jest problem związany z grami per se, to jest społeczny problem, który się wtedy ujawnił. Więc jestem przekonana, że tak jest i to ma związek z, jakby to powiedzieć, historycznymi też uwarunkowaniami związanymi z marketingiem growym. To znaczy, że gry chyba jako jedyne medium były prawie od początku dedykowane bardzo konkretnemu targetowi. I to, że tam nastąpiło takie powiązanie tej tożsamości akurat z tym obszarem medialnym, mówię tożsamości konkretnego typu osoby, z tym obszarem medialnym, to niewątpliwie jest problem. I ja bardzo podziwiam, mnie to nie dotyka, bo do mnie nikt nie przyjdzie jakichś wulgaryzmów mi prawić na zajęciach. Ale bardzo podziwiam osoby, które, tak jak panie, osoby, które wchodzą w kontakt, które faktycznie jakby są w tej społeczności, mają kontakt z graczami, czy muszą się liczyć z tym, że gracze jakoś odpowiedzą, bo to niewątpliwie jest trudne. To jest poważne wyzwanie i to niewątpliwie jest trudne. Dziękuję bardzo. Pani Izabelo, czy zdarzały się pani takie sytuacje i jeśli tak, no to w jaki sposób sobie pani z nimi radziła? Zdarzały się codziennie w zasadzie. Zarówno ze strony czytelników, którym na przykład się, nie wiem, recenzja nie spodoba. Ja bardzo dobrze w ogóle pamiętam sytuację, jedną z moich takich pierwszych dużych doświadczeń właśnie w CD Action. Lata temu dostałam do recenzji swoją pierwszą dużą recenzję, czyli Company of Heroes 2. To jest strategia wojenna i po prostu taka fala krytyki, jaka się wylała w momencie, kiedy zostało ogłoszone, że ja będę recenzowała tę grę, to naprawdę to było takie moje pierwsze takie prawdziwe zderzenie z takim internetowym hejtem. I to były komentarze pokroju baby do garów, oczywiście, gdzie kobieta będzie wojenną grę recenzować, o niech ona sobie pogra w Simsy na przykład zamiast tego. Czyli po prostu takie stereotypowe patrzenie na płeć, nie patrzenie po prostu na osobę recenzującą jako na osobę, tylko właśnie poprzez pryzmat płci tylko. A niestety w ogóle taka krytyka właśnie, o której wspomniała pani Katarzyna i której ja też właśnie doświadczam, to jest coś, z czym bardzo często się spotykam na Twitchu. Na Twitchu, jako że Twitch to jest taka platforma, która jednak bazuje na tych interakcjach między osobą, która ten stream prowadzi, a właśnie a widzami, to cały czas po prostu pojawiają się sytuacje, w których trzeba po prostu ten czat mocno moderować. Właśnie z takich powodów. Mhm. Bardzo dziękuję. Właśnie chciałem zapytać, czy to jest kwestia moderacji, czy to jest kwestia jakichś innych rozwiązań. Pani Agnieszko, a jak to wygląda z pani perspektywy? Ja tu myślę, że w ogóle z trzech stron można rozpatrywać ten aspekt, bo my jako kobiety w branży, która jest zdominowana przez mężczyzn, my jako graczki, my na serwerze, my jako streamujące i to zawsze jesteśmy w mniejszości. Myślę, że każdy z tych wątków to jest ciekawy temat do rozmowy. Ja często gram w FPS-y. Ja jestem tą dziewczyną, która zwykle słyszy, jak się odezwie, bo zwykle mam drużynę złożoną praktycznie z samych facetów, no ale to są ludzie, z którymi się znam. Czasem się zdarza, że gram z tak zwanymi randomami, czyli osobami spotkanymi w sieci. I nie ma takiej możliwości, żebym ja nie weszła do gry, do jakiegoś Call of Duty, do Rainbow Six Siege, nawet do CSGO jeszcze ze starych czasów gdzieś tam moich, żebym po odezwaniu się nie usłyszała are you a boy or a young girl? To w każdym razie jest zawsze młody chłopiec, czy dziewczynka, czy tam ha, 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 zawsze są śmieszki. Nie ma takiej możliwości, żeby ktoś się tam nie odezwał, nie zaśmiał od mówienia o tym, że co ty robisz na serwerze i do kuchni, to już w ogóle jest super zabawna sprawa. Jak byłam młodsza, być może mnie to trochę dotykało. Potem bardzo szybko zrozumiałam, że jestem od dużej części tych dzieciaków tam dużo lepsza, więc bardzo szybko przyjdzie mi udowodnić im, że może z takimi tekstami to jednak warto poczekać, aż gdzieś tam udowodni coś jednak, a nie tylko mocnych w gębie mamy bardzo dużo. I takich sytuacji jest faktycznie bardzo dużo, ale muszę przyznać, że kobiety grające to najczęściej są jednak mimo wszystko kobiety, które przez to, że spotykają się do dosyć wczesnych lat z takim troszkę wyśmiewaniem, troszkę taką stereotypizacją, to potem są dużo silniejsze.
I te dziewczyny, które gdzieś tam zaczynały grać, jak ja byłam młodsza i to było ładnych parę lat temu, to myślę, że teraz już dawno mają to wszystko w nosie. Nauczyły się, że to w ogóle nie jest istotne i że te dzieciaki na serwerze czasem muszą sobie tak pogadać. Możemy jedyne co, to o tym jak najczęściej rozmawiać w przestrzeni publicznej, żeby być może też rodzice czasem kontrolowali, co te dzieci krzyczą i do kogo, żeby może też rodzice rozmawiali o tym z dziećmi, że kobiety spotkane na serwerze to mniej więcej tak samo, znaczy mniej więcej, należy traktować tak samo jak dziewczyny spotkane w szkole, czy na zajęciach, czy na ulicy, i że to nie jest inny rodzaj kobiety, to nie jest awatar w internecie, no tam jesteśmy i to słyszymy. Tak, skoro już jesteśmy przy kobietach i przy mniejszościach wszelakich, no to jeszcze są kobiety w branży, oczywiście kobiety w branży, które myślę przechodzą podwójną weryfikację. Czyli tak jak mężczyzna na spotkaniu po prostu mógłby, że tak powiem, iść dalej z tematem. O, nieważne jakiej gry, nieważne na jakim jest stanowisku, ale gdzieś tam ta rozmowa nie zahacza wokół jego seksualności, płci, czy jakbyśmy tego nie nazwali. Tak, kobieta ma zawsze jakąś podwójną weryfikację. Czy przypadkiem nie jest tutaj, bo trzeba było rozmaicić zespół? A zawsze lepiej, jak się ma kobietę, prawda, w zespole. Czy nie jest tu, bo ładna twarz? Czy nie jest tutaj, bo przypadkiem trafiła? My mamy taką podwójną weryfikację i to kiedyś odczuwałam bardzo mocno, teraz już wydaje mi się, że nie. No przez to, że gdzieś tam tych ładnych parę lat w branży jestem, więc już nikogo się nie chce weryfikować, panny Borysiuk, bo już myślę, że tyle lat się utrzymać w tej branży bez jakiejś merytorycznej wiedzy i bez miłości do gier, bo to chyba nas wszystkich łączy w tej branży i to mi się gdzieś tam na początku najbardziej spodobało, no to już byłoby męczące, ale tak, ta podwójna weryfikacja występuje i no cóż, widzę, że przetrwałyśmy jednak mimo wszystko, więc ostatecznie musiałyśmy sobie z tym poradzić, ale przez to ten próg wejścia dla nowych kobiet, które są zainteresowane gamingiem, może być trochę wysoki i zawyżony w stosunku do mężczyzn i to mnie trochę bardzo. O, tak bym powiedziała. Dziewczyny, zapraszamy. Nas jest naprawdę super. No niestety ja się tutaj zgodzę z panią Agnieszką. Ogólnie kobiety w branży są ciągle na świeczniku, można powiedzieć. I mam wrażenie, że właśnie wymagania wobec nich są niestety dużo wyższe niż wobec jakby mężczyzn w branży. Choćby dlatego, że po prostu cały czas patrzy się im na ręce. Tak po prostu. No, słucham tego, uśmiecham się czasami, ale słucham tego z ogromną przykrością, ponieważ tutaj podobnie jak pani doktor Katarzyna Preissner, raczej mam doświadczenia te z graniem singleplayerowym, z tym graniem samemu. Rzadko mi się zdarza wchodzić w jakieś interakcje ze środowiskiem graczy. Niemniej jednak cieszę się bardzo z tego, że dają panie przykład tego, że jak najbardziej warto się starać i warto walczyć. Natomiast dobiegliśmy mniej więcej do połowy czasu. Już powoli będziemy przychodzić do pytań od naszych słuchaczy. Natomiast ja jeszcze zanim to, ostatnie pytanie bardzo ważne, ponieważ spotykamy się tutaj przy okazji premiery gry Cyberpunk 2077. Premiery gry, której tak naprawdę mam wrażenie, że zdominowała przez kilka ostatnich dni dyskusje i rozmowy w Polsce. Zresztą dni pan mówi? Dni wydaje mi się, że już całkowicie, a miesięcy tutaj w kategoriach branżowych. Natomiast no, jeżeli mój ojciec, który nigdy nie interesował się branżą gamingową, sam mnie pyta, co to jest ten cyberpunk, to wydaje mi się, że rzeczywiście coś jest na rzeczy. A tutaj muszę powiedzieć, że mój tata jest rocznik 49, więc jeżeli on wie, no to już rzeczywiście chyba o tym cyberpunku jest głośno. Natomiast zanim był cyberpunk, no to i zanim wiedzieliśmy, że będzie to gra ważna, zanim wiedzieliśmy, że CD Projekt Red jest studiem, który jest gotowe tworzyć gry z segmentu AAA, no to najpierw był Wiedźmin. Najpierw był Wiedźmin trzeci, który tak naprawdę pokazał światu, że my jesteśmy w stanie tworzyć gry najwyższej jakości. Gry, które potrafią rywalizować z najważniejszymi tytułami. Wydaje mi się, że tak samo będzie z cyberpunkiem. Tutaj trzymam kciuki za to, że te wszystkie błędy uda się szybko załatwić. Ale moje pytanie brzmi, co było takiego w Wiedźminie trzecim, że ta gra różniła się na tle innych gier, tych najwyższej jakości z krajów zachodnich? Dlaczego Wiedźmin 3 był tak ważną produkcją? Pani Agnieszka Borysiuk. Ostatnio się tak rozgadałam, to znowu ja. Wiedźmin, myślę, że był na wszystkich możliwych polach absolutnym zwycięstwem, bo po pierwsze nie był też
oderwany od rzeczywistości gamingowej, że tak powiem, ponieważ najpierw był Wiedźmin 1, potem był Wiedźmin 2. Gdzieś tam gracze zdążyli się do tego świata już przyzwyczaić, zaakceptować go i z nim zapoznać. Wiedźmin 3 wyniósł absolutnie ten świat na inny poziom i to, że ta gra była i fabularnie rewelacyjna, i gameplayowo, i graficznie, ona absolutnie obiektywnie była po prostu dobrą produkcją, a to, że przy okazji to polskie studio, czyli CD Projekt Red, to, że te wszystkie słowiańskie wątki, które też należy zaznaczyć, bo to, co opowiada Wiedźmin, to jest w zasadzie przepiękny taki słowiański świat, który ubrany jest w rewelacyjną, fabularną historię i też z drugiej strony nie do końca jestem przekonana, czy można mówić tylko o Wiedźminie, bo tutaj chciałam zaznaczyć, że Marcin Kosman, którego myślę, że panie znają, napisał taką książkę Nie tylko Wiedźmin i ona traktuje o tym, że właśnie Polska nie tylko Wiedźminem stoi, bo tutaj może nie dowód anegdotyczny, ale 2017 rok, kiedy Cyberpunka Studio CD Projekt Red pokazywało na E3 w Los Angeles, ale jednocześnie na tych targach pokazywany był Dying Light 2. Gra, która jeszcze się nie ukazała, gra, o której na razie ostatnio słuch zaginął, ale która prężnie powstaje. I to był moment, w którym jak ktoś z naprawdę absolutnego topu globalnego producentów gier spotkał na korytarzu polsko brzmiące nazwisko, polsko brzmiącą rozmowę, to absolutnie od razu gratuluję. Bo to, że dwie polskie produkcje wtedy się na tych targach pojawiły, było czymś niesamowitym. Więc Wiedźmin 3 przetarł szlaki. I to myślę jest największa zasługa Wiedźmina. Bardzo dziękuję. A gdybym miał zapytać Wiedźmin czy Cyberpunk, to co by pani powiedziała na ten moment? To są tak zupełnie różne produkcje, więc ja nie jestem fanką porównywania jeden do jednego. Na razie jako zamkniętą produkcję jednak muszę powiedzieć, że Wiedźmin 3 był sprawniejszy mimo wszystko, ale to jest tak zupełnie inny świat, że myślę, że należy mnie zapytać tak spokojnie za parę miesięcy. Więc wrócimy do tego pytania, mam nadzieję. Dobrze, bardzo chętnie. Pani Izabela, jak to wygląda z pani perspektywy? Znaczy ja przyznam, że w Wiedźmina w ogóle nie grałam. Czytałam powieści, natomiast w Wiedźmina nie grałam. Ogólnie nie jestem wielką fanką RPGów, więc zwykle omijam szerokim łukiem. Natomiast chciałabym tutaj nawiązać do tego, co pani Agnieszka mówiła o tym, że właśnie Wiedźmin przetarł szlaki. Ostatnio czytałam, to jeszcze było przed premierą Ghostrunnera, kolejnej naprawdę bardzo fajnej gierki polskiej, która zadebiutowała jakoś miesiąc temu, nie pamiętam dokładnie, czy jakoś chyba w listopadzie, o ile dobrze pamiętam. Wydaje mi się, że październik. Może pod koniec października, może październik. Tak czy siak właśnie czytałam bardzo fajny artykuł na temat najbardziej wyczekiwanych gier na Steamie. I było tam 100 gier i okazało się, że 20 z tych gier było polskich. To było jeszcze przed premierą właśnie Cyberpunka, przed premierą Ghostrunnera, no ale to jest 1/5, to jest naprawdę olbrzymi, to jest naprawdę olbrzymi procent. Mam wrażenie, że jednak polska branża naprawdę jest już rozpoznawalna na świecie. No i myślę, że takich artykułów, czy takich sytuacji po prostu znaleźlibyśmy bardzo dużo takich przykładów. Bardzo dziękuję, a zadam to samo pytanie pomocnicze. Cyberpunk czy Wiedźmin jak na razie, czy nie stoi pani po żadnej ze stron? Nie, ja nie stoję i nie mogę stać po żadnej ze stron, ale chciałam trochę uzupełnić i tak właściwie wprost trochę odpowiedzieć na to pytanie zasadnicze naszej debaty, prawda? Znaczy, bo to o tym teraz rozmawiamy, znaczy, czy polskie gry promują Polskę za granicą. I tutaj jest warto powiedzieć, że to jest ciekawa, sam charakter tej społeczności graczy, chociaż tak nieprzyjemnie się na dobrej pory o nich wypowiadałyśmy, ale to, że gry generują, że to jest społeczne doświadczenie. I to nie mam na myśli tylko tego, że gramy z innymi ludźmi, ale to jest społeczne doświadczenie dlatego, że znowu, ponieważ są trudne, to potrzebujemy innych ludzi czasami, żeby sobie z nim poradzić, albo właściwie bardzo często sobie potrzebujemy. I tworzymy coś, co się określa jako taką zbiorową inteligencję. Tworzymy grupy, które nam sobie pomagają nam sobie poradzić z tymi trudnościami, które napotykamy. I to są bardzo świadome grupy. I to, w jaki sposób one dyskutują o grach, one są świadome oczywiście tego, że co to jest CD Projekt Red, prawda? No to nie ma co do tego wątpliwości. Ale też są świadome, no nie wiem, nie tyle samej marki, czy nie tylko samej marki, ale tego, skąd jest ta firma, jak ona się wywodzi, w jakim sensie są powiązanie pomiędzy Wiedźminem. Oni będą tłumaczyć sobie Wiedźminę na poziomie tym znaczeniowym,
gdzie są te wyjątki takie, które się rozumie przez pryzmat tylko polskiej kultury. Natomiast Wiedźmin to, co on pokazuje, i przypuszczam, że Cyberpunk również dobiegnie do tego. Wiedźmin pokazał bardzo ładny zbieg czegoś takiego, co się określa jako taką globalizację. To znaczy, z jednej strony globalizujemy teksty kultury, ale z drugiej strony możemy pokazać ich lokalne aspekty. I gdyby on miał tylko wybić się na tej atrakcyjności takiej polszczyzny, nie wiem, tam Wierzby Rosochatej, Bociana i jakiejś takiej naszej słowiańskiej, cokolwiek miałoby to znaczyć, słowiańskiego charakteru, no to byłaby pewna blokada taka kulturowa do zrozumienia. Natomiast oni bardzo ładnie pokazali, oni bardzo ładnie zuniwersalizowali pewne aspekty takie kulturowe, które się ładnie tłumaczą wszędzie. I tam, gdzie trzeba dotrzeć, ci gracze, oni sobie będą tłumaczyli polską kulturę, jak potrzebują. Oni dojdą nawet do tego, skąd się biorą pewne wzorce estetyczne, bo uważają, że to jest istotne. Muzyka skąd jest wzięta? Oni wejdą głęboko w to i oni będą bardzo szczegółowe dyskusje na ten temat prowadzili, bo tacy są, bo takie są te rozmowy, rozmowy o grach. Natomiast oczywiście nie jest żadnym dla nich problemem powiązanie tytułów z krajem i z marką, które sobie budowało studio. I jeżeli jesteśmy przy cyberpunku, to te recenzje, które ja słucham graczy, prawda, nieprofesjonalnych, nieprofesjonalistów, oni będą bardzo często mówili, że oni na przykład będą narzekali, że gry są, recenzje są troszeczkę nad wyraz, ale to jest wyraz zaufania do firmy. Że tutaj, że to, co mają, oni mają to za złe profesjonalnym recenzentom, że zbyt łaskawie ich zdaniem na dzień dobry potraktowali, dlatego że działa efekt Wiedźmina i działa efekt marki, po prostu firmy. I dlatego ten odbiór jest taki pozytywny. Także myślę, że to jest szalenie tutaj istotne, że to, co byśmy się spodziewali, że jak tam się na świecie mówi, naprawdę się, oni naprawdę rozmawiają, gry tworzą wokół siebie społeczności i te społeczności szczegółowo o tym rozmawiają. Nawet jak my sobie w Polsce nie do końca radzimy z tym, że jak my mamy mówić o grach, to tam, gdzie oni sobie na świecie rozmawiają, oni doskonale wiedzą. Pozwolę sobie dodać dwie rzeczy do tego. Pierwsza jest taka, że niektóre gry w ogóle promują polską kulturę w sposób bezpośredni, można powiedzieć. Ostatnio wyszła taka gra, też kilka miesięcy temu, to jest właśnie tegoroczna gra, nazywa się Werewolf the Apocalypse, Heart of the Forest. I to jest gra w świecie mroku, gra o wilkołaku, raczej w świecie wilkołaka, której akcja dzieje się w Puszczy Białowieskiej. I są tam motywy ekologiczne. I to jest w ogóle gra, która została w tym roku nominowana. Też miałam przyjemność być jedną z osób nominujących właśnie gry w tym roku do paszportów polityki. I właśnie to była jedna z tych trzech gier, które zostały nominowane. Jako właśnie takie, jako coś takiego właśnie wyjątkowego w tej kulturze cyfrowej. No i myślę, że gier tego typu jest więcej, doświadczeń tego typu jest więcej. Jeżeli chodzi o właśnie o promowanie polskiej kultury, to ja tutaj pozwolę sobie znowu z dowodem anegdotycznym, ale to jest moim zdaniem, znaczy ja dowód w ogóle na to, że gry promują polską kulturę mam w domu, można powiedzieć, dlatego że mój chłopak jest Brytyjczykiem, który zagrał w Wiedźmina trzeciego właśnie i zakochał się po prostu w tej grze tak bardzo, że przyjechał tutaj do Polski na LARPA, Witcher School. Po czym zakochał się w Polsce i został tutaj. I jest teraz tutaj. Dlatego uczy się słynnego LARPA. I uczy się polskiego. Także no, tutaj jakby żywy przykład domu, że właśnie gry mają faktyczny wpływ na graczy, że można właśnie promować polską kulturę w taki sposób choćby. Przez Wiedźmina do serca, ale jaka piękna historia w ogóle, naprawdę. To prawda, mi imponuje, że zaimponowaliśmy Brytyjczykowi, bo ich rynek to jest, oni mają 9% PKB z przemysłów kreatywnych, prawda? My tam koło 10-5 się 4 z czymś lokujemy. Mówiły Pani o tym, że dyskusje wśród graczy zawsze są bardzo ciekawe i zdaje się, że mamy tego potwierdzenie w naszych komentarzach, w dyskusji wokół tutaj naszej rozmowy. Pozwolę sobie przeczytać pierwsze pytanie już od naszych słuchaczy i słuchaczek. Pani Aleksandra Grelak, jak wyobrażają sobie Państwo przyszłość CD Projekt? Czy gry dalej będą wyczekiwane latami, czy przyspieszą tempo i przekształcą się w studio tworzące typowe gry AAA, AAA? Ja tutaj myślę, że przynajmniej tak rozumiem pytanie Pani Aleksandry, że jest to pytanie,
czy czasem nie ma zagrożenia, że CD Projekt stanie się drugim Ubisoftem, który po prostu co parę lat wydaje dokładnie tą samą grę. Pani doktor Katarzyna Preisner, jakbym mógł poprosić. Jest ciężko jakby prorokować, gdzie się ta firma rozwinie, ale na pewno skorzysta z tego potencjału, który ma. Bo nawet znowu w kontekście tego, że gracze dyskutują. Oni dyskutują sobie różnie o cyberpunku teraz, ale taki dominujący wątek polega na tym, że był nieprawdopodobny, jak oni mówią, hype, prawda? Czyli to, co się mówiło o tej grze, że to będzie po prostu gra dekady, że to będzie najlepsza gra z otwartym światem ever, że to będzie najlepszy RPG ever. I tyle miała spełnić takich naprawdę mało realistycznych oczekiwań, że wiadomo, że w konfrontacji z autentycznym produktem trochę im te oczekiwania spadły. Natomiast ponieważ jest dyskusja, ponieważ nie ma jednoznacznej jakiejś reakcji, jednoznacznej wypowiedzi na ten temat, ta dyskusja jest najważniejsza. To znaczy chcesz brać udział w dyskusji, o tym teraz rozmawiamy. Rozmawiamy w środowisku o cyberpunku. Chcesz brać udział w dyskusji, musisz zagrać. Musisz wiedzieć, o czym mówisz. I to jest, jeżeli się ta dyskusja będzie utrzymywała, ona się będzie utrzymywała oczywiście z korzyścią dla CD Projektu. I jeżeli CD Projekt będzie też otwarty na to, bo to jest znowu taki nowy model też tej relacji pomiędzy konsumentami a producentami, prawda? Ta prosumenckość, że my wam powiemy dokładnie, co wy macie robić, co zrobiliście źle i co macie zrobić w przyszłości. I wydaje się, że oni słuchają, to znaczy, że tu jest dialog, bo oni też powiedzą, jak im się nie podoba jakaś wydawca, jakieś studio, to oni powiedzą wprost, że tam mamy dosyć już was z waszymi jakimiś tam praktykami sprzedażowymi czy czymś. Także wydaje mi się, że to się może się odbyć w toku dyskusji pomiędzy ich użytkownikami i graczami tej gry, a strategią, jaką przyjmie CD Projekt. I wydaje mi się, że to będzie dynamiczna sytuacja, że to jest ciężko tak wyrokować, że raz na zawsze się określą, bo też, znowu się, to nie jest jeden autor. Gry nie są jednoautorskie. Nie można powiedzieć, że są jakieś ograniczenia, czyjeś, nie wiem, obsesji, czy możliwości tematycznych, czy czegoś, prawda? To jest, tworzenie gier jest wielozadaniowym przedsięwzięciem, więc też tutaj nie widzę powodu, żeby były ograniczenia, że się wyspecjalizujemy w czymś jakoś konkretnym tematycznie na przykład, bo tutaj oni też zaproponowali przecież ten lustrze dosyć duży. Bardzo dziękuję. Pani Izabela Podziernicka. Znaczy ja przyznam, że ja nie do końca rozumiem pytanie, dlatego że jest tutaj ten fragment, że właśnie czy przyspieszą tempo i przekształcą się w studio tworzące typowe gry AAA. Dla mnie to jest studio, które jest typowym studiem AAA. Jest, no spełnia jakby wszystkie, powiedzmy, jakby wszystkie warunki, czyli no po prostu pakuje bardzo dużo pieniędzy w samą produkcję i w marketing, po czym, no, że tak powiem, nakręca hype w pewnym sensie, no i liczy na to, że sprzeda się na tyle dużo po prostu, żeby te koszty się zwróciły. Dla mnie to jest jedna z definicji właśnie studia AAA. Mhm. Tak, ja się absolutnie zgodzę, że to o to, znaczy nie wiem, czy o to chodziło w pytaniu, to jest absolutne studio AAA, nie ma żadnych już zalążków nawet bycia indie studiem albo niezależnych twórców, nie, to jest studio AAA już, tu nie ma wątpliwości, szczególnie, że to jest spółka giełdowa i tutaj chyba dochodzimy do meritum pytania, wydaje mi się, bo takie mam przypuszczenie, że chodzi o to, iż CD Projekt teraz się zderzył troszkę z tą ścianą hype'u, oczekiwań, które budował latami. I czy z tej okazji, że to jednak jest ściana, co uważam, że jeszcze zobaczymy w najbliższych miesiącach, czy nie zmieni strategii? Czy nie, tak jak Ubisoft właśnie wspomniany przez pana, nie będzie teraz wydawać gry co rok, co dwa, być może to będzie 3,5, Cyberpunk DLC, DLC, DLC. Otóż, to trzeba zaznaczyć, myślę, na początek. Studia nie są dedykowane jednej produkcji. To, że dalej ludzie, którzy pracowali nad cyberpunkiem, będą pracować nad teraz dopracowaniem i optymalizacją produkcji, to jedna sprawa. To, że inny team prawdopodobnie już pracuje nad DLC, czyli dodatkami, to druga sprawa. A to, że już prawdopodobnie w CD Projekcie powstaje albo koncepcja, albo już na jakimś etapie produkcyjnym jest inna produkcja, to jest zupełnie inna sprawa, bo to nie jest tak, że gra się wydaje, a potem chwilę studio odpoczywa, wszyscy idą się napić z tej okazji, albo zjeść coś, odpocząć, biorą urlop i teraz zaczynają myśleć, cóż to będzie za inna gra. Absolutnie tak to nie wygląda i najczęściej to są działania projektowe, tak
Dlatego między innymi zatrudnianie się w studiach wygląda dosyć falowo i sinusoidalnie, gdyż to są osoby zatrudnione do projektu. I przy takim cyberpunku pracowano, ile tam, 8 lat? 8 lat temu wyszedł pierwszy trailer, 7 lat temu zapowiedziano, nie, 7 lat temu wyszedł pierwszy trailer, 8 lat temu pan Kiciński zapowiedział grę i ten 8-letni cykl projektowy powoli dobiega końca, ale to, jaką grę CD Projekt wyda następną, to myślę, że to już dawno, ta decyzja już dawno zapadła. Tak mi się wydaje i w zasadzie jestem prawie pewna. A to, że ta gra jest niedokończona, no jest niedokończona. To, czym musiała wyjść w grudniu, wydaje mi się, że jest podyktowane realiami giełdowymi. Może bez wchodzenia w szczegóły wszelakiej maści, bo tutaj to myślę, ta magia jednak troszkę powinna zostać przy tych studiach. Może nie mówmy o wszystkim, ale tak, no trzeba sobie powiedzieć wprost, że ta gra w końcu musiała wyjść, że inwestorzy gdzieś tam musieli z czymś z tego projektu też gdzieś tam się powoli już zacząć wycofywać i to był najwyższy czas i myślę, że ktoś postawił ultimatum. I to, że CD Projekt przeprosił dzisiaj, może to troszkę za późno, ale był świadomy, że gra jest w takim, a nie innym stanie. Może warto byłoby pomyśleć o tym, czy graczy nie uświadomić trochę wcześniej. Mi się tu bardzo podoba polityka firmy Rockstar, która gra absolutnie w czyste karty i mówi o tym, jak wygląda sprawa, dlaczego przesuwa, kiedy będzie dobry, kiedy będzie moment, w którym warto do gry zasiąść, dlaczego i co się stało. I tu myślę, że gracze nie są zdenerwowani najbardziej na produkt i na to, że ten hype był budowany, a ta gra nie spełnia ich oczekiwań, tylko na to, że to była gra troszkę cały czas na tych dużych emocjach, bez powiedzenia wprost, moi mili, musimy ją wydać, wydamy ją, ale jeśli chcecie pograć w czysty produkt, ten, który chcieliście dostać, który będzie bez tych wszystkich błędów, jeśli to wam bardzo przeszkadza, poczekajcie 2 miesiące. My nad tym pracujemy. Działamy. Będzie jedna łatka, druga, trzecia. Jeśli teraz mieliście wydać pieniądze, być może poczekajcie z tym chwilę później. Ta transparentność, tutaj tej transparentności zabrakło. Tak przynajmniej mi się wydaje. Mhm. Ja mogę jeszcze tutaj dodać do tego... Oczywiście. CD Projekt Red zbudował nieprawdopodobny kapitał zaufania. To znaczy, nawet jeżeli oni nie wyszli na wprost i nie powiedzieli, że tak to będzie wyglądało, to ci gracze, którzy teraz widzą, jak to wygląda, oni nie są źli. Znaczy, no są troszkę rozdrażnieni, prawda? Ale naprawdę mają ogromne zaufanie do tego, że nie dziwimy się tak bardzo, że to tak wygląda i mamy ogromne zaufanie, że to zostanie wszystko naprawione, że nas nikt nie potraktuje niepoważnie, że to wszystko zostanie uczciwie załatwione. Więc wydaje mi się, że na tym etapie, jakąkolwiek nie mieliby strategię, mają ogromny kapitał zaufania ze strony graczy. Na całym świecie trzeba powiedzieć, prawda? Tak. Ważne. Mhm. Czytam w takim razie kolejne pytanie. Tym razem pan Maciek pyta, co sądzą panie o włączeniu gry This War of Mine do kanonu lektor? Czy to pierwszy krok do upublicznienia gier w dyskusji w społeczeństwie? Ja tutaj zdradzę zakulisowo, że pan Maciek absolutnie jakby przewidział nasz tor rozmów, ponieważ o grze This War of Mine rozmawialiśmy tuż przed rozpoczęciem całej dyskusji tutaj online. Na początku jakbym mógł poprosić pani Agnieszka Borysiuk. To ja mam dosyć kontrowersyjne podejście do tego tematu. Ja uważam, że temat był wyciągnięty w tym, a nie innym momencie. Był to moment przedwyborczy. Temat gier zaczynał być coraz bardziej głośny w Polsce przez zbliżającą się datę premiery Cyberpunka i była to zagrywka bardzo PR-owa, bez żadnych kroków, bez twardych kroków, twardej rozmowy i twardych rozwiązań. A rozwiązań przy wprowadzaniu This War of Mine, czy jakiejkolwiek innej produkcji, bo w naszym środowisku mediów gamingowych ta kwestia została dosyć głośno poruszona, że jeszcze przecież Wiedźmin, uczmy się o słowiańskich wszystkich tutaj jakichś tradycjach, jeszcze tyle jest gier do włączenia. I zaraz te wszystkie dyskusje zostały o ścianę rozbite. Ściana nazywa się kompetencje nauczycieli. Nazywa się na przykład program nauczania, w którym miałoby być dany tytuł włączony. Czy może to miał być nauczyciel informatyki, czy to pani od polskiego. Trzeba teraz, pani od polskiego musi poznać branżę gier na tyle, żeby móc opowiadać o grach w sposób kompetentny. Kogo szkolić, jak szkolić, czy te dziury programowe, które już są... Mówię to z perspektywy córki polonistki wieloletniej,
z bardzo długim stażem, czy te dziury programowe, które już są, te nadganianie programów maturalnych, nadganianie programów historii na przykład, podczas których też teoretycznie mają być gdzieś tam przeplatane wątki historyczne pojawiające się w This War of Mine, bo chyba stąd się w ogóle ta dyskusja wzięła na samym początku. Czy nie warto najpierw zająć się łataniem bardzo dziurowego systemu, a nie takim PR-owym, hura optymistycznym rozmawianiem o tym, że gry będą teraz, tak, rozmawiajmy o nich, są fajnym tematem do włączenia w program, bo program jest jeszcze na tyle kulawy, myślę, że potrzebuje twardych rozwiązań. Czy w ogóle podejmowanie takiej dyskusji w przestrzeni publicznej jest super? Na pewno, tylko obawiam się, że nic za tym nie idzie. Dziękuję bardzo. Pani Izabela Podziernicka, jak to wygląda z pani perspektywy? Znaczy, ja się zaczęłam zastanawiać od innej strony. To znaczy, czy są jakieś gry, które mogłabym szczerze polecić do kanonu lektur? Dlatego, że ja na przykład osobiście fanką This War of Mine nie jestem. I zaczęłam się właśnie nad tym zastanawiać, czy są takie, które bym poleciła od razu właśnie z czystym sercem i bez zastanowienia, i w zasadzie to nie wiem. To jest naprawdę temat dla mnie na takie dłuższe rozmyślania, bo znam oczywiście mnóstwo fantastycznych gier, ale wydaje mi się, że właśnie lektury powinny też pełnić jakąś taką rolę edukacyjną w pewnym sensie. I nie wiem tak naprawdę, jakiego rodzaju gry musiałyby się znaleźć w kanonie. Inna sprawa jest taka, że podejrzewam, że gdybym... Nie wiem jak teraz, jak wygląda kanon lektur w tej chwili, bo do szkoły chodziłam dosyć dawno, ale myślę sobie, że pewnie tak jak siebie znam, to podejrzewam, że część tego, co tam jest teraz, też bym pewnie chciała wyrzucić, więc tak naprawdę trudno mi się odnieść do tego wątku. Bardzo dziękuję. Pani doktor Katarzyna Preisner? No, mnie to chyba poniesie teraz. Mnie się, jak ta informacja została opublikowana, no to oczywiście, że pani Agnieszka ma rację, że to był taki czysty propagandowy efekt i trochę mnie rozłościło to, że no nic za tym nie toczy się razem z tym żadna dyskusja, bo to jaka dyskusja powinna się w tym kontekście odbyć, jeżeli pytanie brzmi, czy powinniśmy na procesie edukacji szkolnej rozwijać kompetencje medialne? Oczywiście, że tak. Czy traktować gry jako obszar, w ogóle sztuki interaktywne, jako obszar związany z kompetencjami medialnymi, które są konieczne do omówienia i zrozumienia w dzisiejszym świecie. Oczywiście, że tak, nie ma co do tego wątpliwości. Natomiast wszystkie, że tak powiem, follow-upy, które powinny tutaj nastąpić, to są kompetencje nauczycieli oczywiście, jak to mamy zrobić, to znaczy jak ich przygotować do tego, żeby mogli rozmawiać o tym z uczniami. Wymagania sprzętowe dla dzieci. Pandemia pokazała, jedno na cztery dzieci wypada. Jest wykluczone z procesów edukacyjnych ze względu na brak dostępu do sprzętu. Czasowe zaangażowanie w tego rodzaju projekty. Zabrakło zupełnie zrozumienia tego, z czym by się to wiązało, i ja byłabym szaloną entuzjastką znalezienia takich rozwiązań, które by pozwoliły gry wprowadzić do procesu edukacji nawet na późniejszym etapie, bo to jest szalenie trudne. Dlatego, że no, ja bez problemu mogę polecić czytanie książki, prawda? Bo wiem, że jest w bibliotece i nikt mi nie powie, że nie dotarł do książki. Natomiast polecenie gry w procesie edukacji trzeba brać pod uwagę koszt, czyli najlepiej, gdyby była za darmo, prawda? Wszystko jedno z jakiego powodu. Po prostu za darmo udostępniona albo szkoła ma jakąś umowę podpisaną z dystrybutorem. Wymagania sprzętowe nie mogą być jak na polskie warunki specjalnie za wysokie. Próg wejścia w samą grę nie może być za wysoki, jeżeli naprawdę traktujemy to jako doświadczenie, o którym wszyscy mamy porozmawiać, bo wszyscy je powinniśmy odbyć, tak? Więc tutaj jakby ten splot okoliczności, który musi się wydarzyć, żeby to się powiodło, jest bardzo złożony. A jeżeli chodzi o gry, o których można byłoby rozmawiać, oczywiście, że są gry, o których można rozmawiać, tłumacząc też i próbując zrozumieć, na czym polega istota tego medium. Czyli jeśli mamy czas, mogę podać przykład takiego, gdzie się... No, może się zdarzyć nieporozumienie, a gdzie może być ten procent taki edukacyjny? Jest taka gra, która jest darmowa i stara w dodatku, zrobiona przez szkockie studia, żeby nam się też nie wydawał, która się nazywa JFK Reloaded. I ona polega, jak nazwa wskazuje, prawda, na tym, że z pierwszoosobowej perspektywy strzelamy do JFK Kennedy'ego. Ona promuje, i samo to brzmi, prawda, czyli pewnie część z Państwa, która w życiu o tej grze nie słyszała, wdrgnęła, że to jest jakieś odrażające. I takie były reakcje na tę grę, że to jest odrażające, że to jest okropne, rodzina Kennedy, że nie można odkrywać tej sytuacji. Natomiast sama gra daje punkty, czy patrzy, reguły są w ten sposób ustawione, że my musimy odtworzyć to wydarzenie. Gra promuje odtworzenie tego wydarzenia
taki sposób, w jaki zostało ono opisane w raporcie komisji Warrena. Czyli to, czego, jeżeli nawet ja nic nie wiem o zamachu na Kennedy'ego, to ja się dowiem z tej gry, bo gra mi powie, czy ja coś robię dobrze, czy ja coś robię źle. I grając w tą grę wiele razy, ja się nauczę dokładnie, co było, co raport komisji Warrena ustalił na temat zamachu na Kennedy'ego. To, o czym próbuję powiedzieć, perswazja będzie w grach wyglądała inaczej. To nie chodzi o przekonanie. Jak ktoś popatrzy z boku, to powie, że to jest gra, która uczy strzelanie do prezydentów. Nie wiem, dlaczego miałaby uczyć strzelanie do prezydentów w Dallas w 1963 roku. Komu by się taka nauka przydała i do czego? Ale trzeba zrozumieć medium, żeby rozumieć, gdzie ona działa perswazyjnie. To znaczy ona pokazuje zrozumienie tego, w jaki sposób jest skonstruowana ta gra i w jaki sposób działają reguły i w jaki sposób ta retoryka perswazyjna i proceduralna będzie działała. Wymaga kompetencji medialnych, wymaga rozumienia tego, czym są gry. Więc jak najbardziej tak dla edukacji growej, natomiast zabrakło kompletnie dyskusji o tym, z czym to miałoby się wiązać. A tu ja jeszcze pozwolę sobie się... Tak? Nie, proszę bardzo. Przypomniała mi się jedna sprawa jeszcze związana z tą całą dyskusją, bo faktycznie rozmawialiśmy o tym dosyć szeroko. Szkoda, że skończyła się to na rozmowie w naszym gronie gamingowym, że tak powiem, i branżowym, że rozmawialiśmy o grach historycznych, rozmawialiśmy o grach, które mogłyby być lekturą, a przecież gry uczą wielu innych rzeczy, chociażby języka. I ja uważam, że mój angielski jest zbudowany w ogóle na grach komputerowych, absolutnie. Tutaj się z tym, nawet się nie łudzę, że książki czy gdzieś tam nauka na języku angielskim dała mi tyle, co granie w anglojęzyczne gry. Ale chociażby, i tu sobie przypominam, taki piękny przedmiot w liceum, jak podstawy przedsiębiorczości, jest chyba taki przedmiot, na którym tej przedsiębiorczości się uczyliśmy, rozpisując na kartce biznesplan jakiejś kwiaciarni. I pamiętam tylko tyle, że rozpisywaliśmy ten biznesplan kwiaciarni, a zarządzanie zasobami, w ogóle gry strategiczne, gry czasu rzeczywistego, w ogóle strategie czasu rzeczywistego, są gry, które w fenomenalny sposób nauczyłyby nas chociażby zarządzaniem takim ekonomicznym, podejściem do biznesu, zbudowaniem biznesu. I to nie musiałyby być gry, które są jakieś super rozpoznawalne. Myślę, że jest ileś tam polskich studiów, które wręcz stworzyły nawet na potrzeby takiego przedmiotu grę, w której musielibyśmy zarządzać, niech będzie ta kwiaciarnia, ale zobaczylibyśmy to w trochę bardziej praktyczny sposób niż rozpisując na kartce, że potrzebujemy zamówić ileś tam ciętych rusz, a sprzedamy prawdopodobnie tyle, bo jest zima i będzie trudniej je sprowadzić. To było dosyć zabawne, ale teraz o tym myślę, że o grach w kontekście takim edukacyjnym można rozmawiać na bardzo wielu polach. I to nie musi być wcale pole poznawania historii II wojny światowej, chociaż mogłoby być, ale to nie jest jedyny początek do rozmowy na temat gier w szkole. I chciałabym, żeby ktoś faktycznie się za to wziął w taki sposób bardzo holistyczny, żebyśmy o tym gdzieś porozmawiali w jakimś dużym, fajnym gronie i wypracowali być może jakiś plan, pomysł wdrożenia tego wszystkiego w życiu, bo ja się zgadzam, że to byłoby bardzo szkoda, gdyby ten temat został tylko i wyłącznie zostawiony jako taka PR-owa zagrywka. Ja tylko dodam jeszcze, że przypomniało mi się teraz, że grałam, wydaje mi się, że na początku tego roku, ale nie pamiętam, kiedy dokładnie, grałam taką grę, która nazywa się Świat sztuki, puzzle do nauki. I to jest polska gra, która zawiera kilkaset, nie pamiętam ile dokładnie, puzzli do ułożenia z dziełami sztuki. Bardzo prosty pomysł, w tle przygrywa muzyka klasyczna, jeszcze do tego można sobie zawsze podejrzeć, jeżeli ktoś na przykład jest niezaznajomiony z muzyką klasyczną, można sobie zawsze podejrzeć, jaki utwór leci akurat. No i też właśnie te dzieła sztuki są bardzo zróżnicowane z różnych krajów, z różnych okresów i to jest właśnie jeden z takich fajnych pomysłów, naprawdę, naprawdę prostych, ale dobrze zrealizowanych, które po prostu mogą po prostu nauczyć czegoś w sposób taki nienachalny. I interaktywny. Ja teraz sobie w ogóle o tym pomyślałam, że w zasadzie gry mogą być taką planszą do uczenia się prawie wszystkich przedmiotów. Na muzyce przecież na pewno są gry, które mogłyby w sposób fajny, interaktywny uczyć muzyki. Jesteśmy w XXI wieku, gry są przepięknym narzędziem. To myślę też jest ciekawy temat. A jeszcze przecież gry VR-owe, to jakby jest osobny temat. To jest taka technologia, która, no nie chcę powiedzieć, że dopiero raczkuje, no bo oczywiście ma już tam x lat, natomiast no to jest też jakiś, na pewno ma jakiś tam potencjał do wykorzystania w nauczaniu też pewnie.
Ja myślę, że nawet prędzej w takim nauczaniu niż w gamingu. Ja nie jestem jakąś fanką VR, ale to dlatego, że jak byłam mała, to miałam straszną chorobę lokomocyjną, więc ja mam złe doświadczenia. Mnie błędnik wariuje bardzo szybko, także ja się nie pcham jakoś mocno do wszystkich gier wirtualnej rzeczywistości. Za to uważam, że to jest rewelacyjny sposób na przykład na to, żeby podczas pandemii znaleźć się w innym miejscu, które jest zmapowane w grze, na przykład, żeby obejrzeć mieszkanie. Rynek nieruchomości to jest rewelacyjne miejsce, w którym gry wirtualnej rzeczywistości, gry, w zasadzie produkcje, mogłyby się odnaleźć. Wszystkie symulatory, czyli nauka, chirurgia chociażby, może nie wiadomo, że egzaminów na wirtualnej rzeczywistości może lepiej nie zdawać, ale myślę, że gdzieś tam jakieś szkolenia, co, jak wygląda, gdzie, co jest, na co można napotkać, na jakie patologie. No to jest rewelacyjne miejsce do tego, żeby się uczyć właśnie. Surgeon Simulator. No pewnie. A w ogóle gotowanie? Ja jestem fanką takich rzeczy. Ja miałam nie zabierać głosu, natomiast pozwolę sobie ten jedyny raz. Rzeczywiście ja z moimi uczniami gramy od czasu do czasu na tyle, na ile program na to pozwala i obserwować to, jak fajnie oni się rozwijają przy jakiejkolwiek takiej rywalizacji czy współpracy, no jest naprawdę niesamowitym uczuciem. Natomiast czytam kolejne pytanie, tym razem pani Martyna. Czy uważają panie, że muzyka w grze jest takim elementem, który może pozwolić nam na zagłębienie się w przedstawiony świat? Wiedźmin i Cyberpunk wykorzystali polskich twórców i spotkałem się z wieloma zachwyconymi opiniami osób z zagranicy, którzy nawet niekoniecznie są na co dzień graczami. Są też zorganizowane koncerty z muzyką z gier. Pani doktor Katarzyna Preisler. Tak. Co innego, jak inaczej można odpowiedzieć? Tak. Dobrze. Pani Izabela Podziernicka. Znaczy ja przyznam, że dla mnie muzyka to jest w zasadzie najważniejszy aspekt gry. Tak po prostu, jeżeli chodzi o moje preferencje, mam coś takiego, że gdzieś tam te soundtracki z gier zostają mi w głowie na bardzo długo i też miałam przyjemność w ogóle uczestniczyć w tych koncertach, o których mowa, dlatego że te koncerty są organizowane w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu, więc miałam przyjemność być na koncercie z Ori and the Blind Forest, z Hadesa, z Grim Fandango i jeszcze na jednym, ale nie pamiętam teraz. Więc dla mnie jak najbardziej jest to istotny aspekt i w ogóle bardzo się też cieszę, że takie koncerty, że to w zasadzie to jest, można powiedzieć, jakby najlepszy dowód na to, że gry się przebijają do mainstreamu. Mhm, jasne. Pani Agnieszka Borysiuk? Ja czytałam taki wywiad ostatnio, oczywiście w związku z premierą Cyberpunka na stronie bodajże culture.pl z panem Przybyłowiczem i panem Adamczykiem. I to, w jaki oni, polecam, być może gdzieś tam da się zalinkować ten wywiad, bo panowie w sposób absolutnie rewelacyjny i holistyczny opisali, czym są gry, czym są i czym jest muzyka w grach, dlaczego muzyka w grach jest czymś zupełnie innym niż muzyka w filmach, jak pomaga budować experience, jak pomaga wzmaga różne emocje, jak musi być absolutnie gdzieś tam skoordynowana z tym, co się dzieje w fabule, buduje napięcie. W zasadzie tak tym się różnią filmy od gier, że to my w grach w jakiś sposób budujemy tę historię i jesteśmy bardziej w nią zaangażowani przez tę imersję, prawda? Gdzieś tam w filmie sobie po prostu oglądamy przygotowane dla nas gotowe dzieło, możemy je różnie odbierać, ale to nie są te narzędzia i możliwości, które między innymi dzięki muzyce mamy w grze, więc ja bardzo polecam ten wywiad, bo panowie, ja nie czuję się absolutnie taką ekspertką od muzyki w grach, wiem, że po wszystkich, znaczy dla mnie dobra muzyka w grach to taka, gdzie później na playlistę na swoim odtwarzaczu wrzucam sobie płytę z danej gry i to absolutnie na przykład zdarzyło się w przypadku Wiedźmina i jeszcze przed Cyberpunkiem to samo zrobiłam z Cyberpunkiem w zasadzie, mimo że to są zupełnie dwie różne inne historie muzyczne. I też widzę, że no, ciężko jest opowiadać o tym, że muzyka w grach jest mało istotna, albo jest tylko dodatkiem, bo wystarczy 5 minut Cyberpunku chociażby i już wiadomo, że to między innymi gra buduje ten, między innymi muzyka buduje ten klimat po prostu. Mhm. Więc bez muzyki nie ma gier, bez gier nie ma muzyki, nam te najbardziej charakterystyczne rytmy gdzieś tam towarzyszą, no przecież Mario Bros. Chociażby, no to jest, rzucamy temat i wszyscy wiedzą, jaka to jest muzyka, Tetris. To są tak charakterystyczne, mimo że bardzo już starawe utwory, no że uważam, że to jest absolutnie ze sobą sprzężone. Gry i muzyka. Mhm.
Całkowicie się tutaj zgadzam, a nawet pozwolę sobie przypomnieć, że w soundtracku z Cyberpunka możemy usłyszeć również łódzkich tutaj lokalnych artystów, między innymi Grzegorza Feingolda, zwanego również, a przede wszystkim rozpoznawanego jako DJ Fagot. Mamy niestety czas już na ostatnie pytanie, jest już 19:26. Na koniec, pan Oskar pyta, czy argumenty o szkodliwości gier są jakkolwiek zasadne? Mówię tutaj o nawoływaniu do agresji najmłodszych i nielicznych historiach o inspirowaniu się GTA w prawdziwym życiu. W nawiasie nie chodzi mi o szkodliwości zdrowotne, takie jak na przykład wzrok. Pani Agnieszka Borysiuk. Mi jest zawsze smutno, jak słyszę takie opowieści. Było bardzo smutno, kiedy ten temat był poruszony w Stanach Zjednoczonych, ta dyskusja zaczęła być bardzo popularna. Nie, odpowiedź brzmi, to jest przypadek jeden na naprawdę ileś milionów, jak nie set milionów, inspiracja grami. Abstrakcyjnie do tego podchodzą ludzie, którzy w ten sposób zaczynają tę rozmowę, bo równie dobrze można by powiedzieć, że filmy powinny być zakazane absolutnie, bo przecież tam się chodzi i strzela i może ktoś się tym zainspirować, pójść na ulicę i kogoś zastrzelić. Dla mnie niestety to jest dyskutowanie od nie tej strony, co trzeba. Uważam, że gry w większości jednak mimo wszystko mają ten pozytywny wpływ, ale należy zaznaczać, że PEGI to nie jest tylko taki tam malutki napis i warto edukować rodziców, czym to PEGI jest i może wtedy gdzieś tam ta dyskusja zacznie się od tej dobrej strony, bo powinniśmy rozmawiać najpierw o tym, jak wyglądają te oznaczenia, dla kogo gry są przeznaczone, dlaczego gry od 18 lat są faktycznie od tych 18 lat i co w nich można zobaczyć i że to mniej więcej tak wygląda jak w filmach. I wtedy myślę, wszystkie wątpliwości zostaną rozwiane. Nie, gry nie powodują, że ludzie wychodzą na ulicę i zaczynają strzelać do wszystkich. Pani Izabelo, a czy z pani perspektywy zdarzają się jakieś takie negatywny wpływ gier ma na nas znaczenie, czy raczej nie? No moim zdaniem nie. Moim zdaniem, jeżeli gry mają jakikolwiek negatywny wpływ na graczy, to mają dokładnie taki sam jak książki z bardzo plastycznymi opisami, powiedzmy. No bo przecież, nie wiem, opisy morderstw w kryminałach na przykład, albo nie wiem, w horrorach, jakieś tam opisy czy komiksy gore na przykład, no równie dobrze może mieć w tę stronę, czy filmy na przykład. A prawda jest taka, że jeszcze zanim były w ogóle media takie, jak filmy, czy na przykład właśnie gry, czy powieści nawet, no to przecież przemoc zawsze istniała. Już na pewno kiedyś tam człowiek pierwotny uderzył drugiego człowieka kamieniem i jakby on nie potrzebował do tego mediów, nie potrzebował do tego gier. Po prostu no, wydaje mi się, że mówienie, że gry zachęcają, na przykład zachęcają graczy powiedzmy do, nie wiem, do przemocy, przecież inspirują do przemocy, jeżeli nawet używam tego słowa, no moim zdaniem jest bezzasadne. I też wydaje mi się, że badania nie potwierdzają tego. Jakiś czas temu, pamiętam, były takie dosyć głośne badania na ten temat. Gdybym wiedziała, że ten temat się pojawi, to chętnie bym się, że tak powiem, przygotowała bardziej, bo chętnie bym podlinkowała, natomiast no, teraz nie pamiętam. Ale o ile dobrze pamiętam, to tak, to gry nie mają, to nie zostało to udowodnione, żeby gry miały wpływ na przemoc wśród graczy. Jasne, bardzo dziękuję. Pani doktor Katarzyna Preissner, jak to wygląda z perspektywy uniwersyteckiej? Publikowanie. Ja powiem tak, ja przeszłam trzy fazy związane z moją reakcją na ten problem. Pierwsza faza była entuzjastyczna, to znaczy, tak jak pani Izabela mówiła, czemu nie mówimy o tym w stosunku do książek, ale już mówiliśmy. Problem reprezentacji i reakcji na tą reprezentację, czy odbicie tej reprezentacji w rzeczywistości, to jest problem starożytny, to jest problem mimezis i dyskusję toczymy od starożytności, o to. Tak? Czy przenosimy fikcję na rzeczywistość, czy nie. I nierozwiązywalny problem. I on się pojawia, on się uaktualnia zawsze, kiedy pojawia się nowa forma reprezentacji, czyli tam, gdzie możemy już dokładnie prześledzić. Pojawia się film, oczywiście to wywołuje dyskusję o tym, czy ludzie wyjdą na ulicę i nie będą chcieli być gangsterami, prawda? Więc Hollywood się samo cenzuruje, powstaje kodek Heisa, sami się cenzurujemy. Ta sama moralna panika wydarza się w kontekście komiksów i takie samo jest rozwiązanie, to się sami ocenzurujemy. To samo wydarza się w kontekście gier. I tu był mój entuzjazm, że ja to obserwuję live, że taką kłótnię, co miał Arystoteles z Platonem, to ja teraz widzę live, że ludzie się o to kłócą, jak gry wpływają na rzeczywistość. Natomiast ten entuzjazm mój dosyć szybko się skończył, dlatego że tutaj nie wystarczyło tylko, że się gry same ocenzurowały, prawda, Stany, Europa i tak dalej, że podają informacje, do kogo to jest skierowane, co jest w środku w tych tekstach.
ta dyskusja trwa. I ja, bo o tym weszłam w taką fazę zmęczenia, to był drugi mój stan. Natomiast teraz mnie to irytuje nieprawdopodobnie. Mówienie o tym zupełnie poważnie, dlatego że ja wiem, kto to mówi i dlaczego. Mówi, przede wszystkim nadaje ton oczywiście przemysł w Stanach Zjednoczonych, przemysł związany z bronią nadaje ton tej dyskusji, bo ma swój interes, żeby w ten sposób tłumaczyć akty agresji, prawda? Jedna z większych dyskusji wybuchła na ten temat wybuchła po masakrze w Columbine. Czy gry nie są winne? Przemysł filmowy może też, ale czy nie, gry nie są winne, bo jeden z tych chłopaków grał w Duma. Ten, który gra w Duma, zostawił to dosyć szczegółowy pamiętnik relacjonujący swoje własne lektury, prawda? Które nie pozostają wątpliwości, że najpierw trzeba sobie pewien światopogląd zbudować, żeby doszło do takich aktów, do takich aktów agresji. Dlaczego mnie to irytuje, jeżeli ktoś poważnie mówi, że gry mają wpływ na agresywne zachowanie dzieci? Dlatego, że jeżeli mówimy o tych konkretnych przypadkach faktycznych agresywnych zachowań dzieci, to niedoszukiwanie się prawdziwych przyczyn jest nieprawdopodobnie szkodliwe społecznie. I zwalanie tego, za przeproszeniem, na gry nie tylko nie rozwiązuje nam problemu, znaczy nie tylko powoduje, że stereotypizujemy medium, ale nie rozwiązuje nam w żaden sposób problemu. Pokazuje, że my nie traktujemy tego problemu poważnie. I to są takie, wiecie, no jakby skrajne przypadki są wtedy, kiedy mówimy o grach w kontekście no masakr takich z bronią. Ale zdarzają się też takie newsy, bo to jest cały czas aktywny temat. To znaczy on jest cały czas w tym samym tonie i on nienormalnie długo trwa. Jak na tą dyskusję właśnie, czy reprezentacja się przenosi na rzeczywistość. Ale zdarzają się takie newsy, które, nie wiem, nam sprzed paru lat, że gry są szkodliwe, bo dziecko wydało pieniądze, jakieś tam straszne pieniądze wydało na grę, dokupując sobie dodatki, bo ukradło tam, czy podebrało kartę kredytową rodzicowi. Kto na litość Boga pozwala korzystać z karty kredytowej w internecie dziecku? Chwała Bogu, że sobie kupił jakieś tam, nie wiem, cukierki, czy tam strzały, czy cokolwiek, a nie wydał, naprawdę niebezpiecznie można wydawać pieniądze w internecie. Więc nie przenoszenie akcentu na właściwy problem, to mnie irytuje w takim podejściu, że gry szkodzą, że specyficznie ten rodzaj reprezentacji przeniesie się na prawdziwe społeczne zachowanie. Jako ludzkość wydaje się, że nie mamy z tym problemu, że żyjemy otoczeni fikcją, nie mamy z tym problemu, żeby odróżniać ją od rzeczywistości w swojej masie cywilizacyjnej. Natomiast przykrywanie faktycznych problemów społecznych tym, że to jest problem związany z grami, uważam, że jest nieodpowiedzialne. Mi się wydaje, że to jest też problem przykrywania tych wszystkich problemów czymś, z czego się nie zna, więc najłatwiej na to zrzucić po prostu. I to też bardzo szkodzi naszej branży, robi taki czarny PR wręcz, bym powiedziała, bo ty na pewno spędzasz ten czas przy tym komputerze, to na pewno dlatego. Trzeba zobaczyć, co ty tam robisz, trzeba ci to uciąć, dlatego że to na pewno stąd się biorą problemy w szkole, na pewno dlatego masz te, tamte i czy siamte problemy, a nie szuka się prawdziwych źródeł. I tu się absolutnie zgodzę, że najłatwiej się zrzuca na te nieznane rewiry i tutaj też myślę nasza mała misja, żeby te rewiry były trochę mniej nieznane po prostu. Bardzo dziękuję. Jesteśmy już prawie 5 minut po czasie. Pytań jest tak naprawdę cały czas bardzo dużo. Niestety nie uda nam się ich wszystkich zadać. Natomiast mam pytanie do panek panelistek. Czy zgodziłyby się pani jeszcze na 5 minut rozmowy? Bo mamy jeszcze jedno bardzo ciekawe pytanie. Tu muszę, by nie widzę znaków sprzeciwu, więc rozumiem, że możemy jeszcze chwilkę. To obiecuję, że już ostatnie pytanie z Koła Naukowego Badaczy Gier, czyli naszego partnera tego wydarzenia. Państwo pytają, jak duży potencjał dla promocji polskiej kultury w grach mogą mieć nawiązania intertekstualne do innych polskich tekstów kultury w cyberpunku? A nie brakowało ich też na przykład w Wiedźminie. Czy mogą one zwrócić uwagę na ten polski rodowód, wystarczająco kogoś zaciekawić? Pani Katarzyna Preissner. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. To znaczy, tak jak powiedziałam, to wynika z charakteru społeczności graczy. Oni się doszukają. Oni to nazwą easter eggami. Nie powiedzą, że to są relacje intertekstualne, tego możecie być Państwo pewni. Powiedzą, że są takie easter eggi i myśmy wytrapili, skąd to jest, że to jest tam, nie wiem, jest takie opowiadanie, nasza szkapa w szkole i to jest tam. Oni to wytropią bez problemu, tak jak tropi społeczność, tak jak w Falloutie, prawda, jest nawiązanie do loterii, opowiadanie Shirley Jackson, które jest w obowiązku szkolnym w Stanach i w Kanadzie. No to oczywiście, że to się tłumaczy, oczywiście, że sobie powiemy nawzajem, ci, którzy wiedzą, sobie wytłumaczą nawzajem, skąd to się wzięło, więc ja nie mam wątpliwości, oczywiście, że tak. Jasne, dziękuję. Pani Izabela Pogiernicka. Znaczy, co ja tutaj mogę dodać do tego, co powiedziała pani Katarzyna?
Podpisuję się pod tym, co powiedziała. No i myślę, że tym razem tutaj się jakby, no tutaj już nic nie dodam, czego, co nie zostało powiedziane. Dobrze, jasne. Pani Agnieszko, może pani? No jak ja bym czegoś miała nie nic do dodania, ja i nic do dodania. Nie, nie, absolutnie się zgadzam, bo pani Katarzyna powiedziała samą prawdę i tylko prawdę, ale to z ciekawostek, ciekawostkowa jeszcze raz pojawi się to słowo, ponieważ easter eggi są często tłumaczone na naszych portalach, czy w prasie, czy w internecie, i to są jedne z najbardziej chętnie czytanych sekcji, więc gracze do tego dochodzą, oczywiście, że tak, i lubią o tym czytać, lubią te wszystkie ciekawostki zgłębiać, lubią sobie podsyłać źródła, sprawdzają te źródła. Gracze to jest bardzo dociekliwa grupa i bardzo uczulona na wszystkie niespójności, więc absolutnie się zgadzam, w 100%. To tylko tyle chciałam dodać. Dobrze, w takim razie bardzo dziękuję za wszystkie pytania i przede wszystkim za wszystkie odpowiedzi. No, jak pokazuje tutaj nasz czat i zarówno na Zoomie, jak i na Facebooku, no widać, że ta rozmowa była bardzo potrzebna i bardzo dziękuję tutaj jeszcze raz, że w takim gronie udało nam się spotkać. Ja mam takie pytanie jeszcze ostatnie, czy mogę liczyć ja i zarówno nasi słuchacze, że gdzieś w przyszłym roku spotkamy się jeszcze w takim samym albo podobnym gronie, a najlepiej jeszcze szerszym, i wrócimy do tych tematów, bo jak widać zapotrzebowanie społeczne i zapotrzebowanie odbiorców jest ogromne i tutaj to, że spotkaliśmy się w takim, a nie innym gronie, też widać, że miało bardzo pozytywny wydźwięk. Czy my możemy na Państwa liczyć, na Panie liczyć w przyszłości, w przyszłym roku? Gada się brak, oczywiście. Dziwne by było, że połowę tego czasu spędziłyśmy rozmawiając o tym, jak bardzo jest potrzebna debata, i gdybyśmy na koniec powiedzieli, że ale to my dziękujemy właśnie, oczywiście. Tak, że tak, dokładnie. To byłoby hipokryzja okrutna, a gracze też hipokryzji nienawidzą, więc jeśli chodzi o szerzenie, promowanie gier polskich i nie tylko, i w ogóle gamingu, kultury gamingu, tego jak naprawdę wyglądają gracze i to, że jest wśród naszej społeczności gamingowej dużo kobiet fajnych, o tym myślę będziemy mieli jeszcze okazję porozmawiać i ja się na to absolutnie piszę. Super, to oznacza, że obietnica została złożona. My w takim razie jako Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej obiecujemy, że do takiej debaty, do takiej dyskusji jeszcze wrócimy w przyszłym roku. To mają Państwo zapewnione. Ostatnia rzecz, którą powiem i o którą też obiecałem, że wspomnę. Mieliśmy rozdać dwie książki. Bardzo bym poprosił po naszym spotkaniu kontakt panią Aleksandrę Grelak i panią Martynę z Od pytania o muzykę. Najlepiej na Facebooku Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej. Książki trafiają do pani. Czy na zakończenie chciałaby pani coś jeszcze podsumować lub powiedzieć? Rozumiem, że nie. Bardzo dziękuję w takim razie. Mam nadzieję, że do tematu jeszcze uda nam się wrócić. Dziękuję i dobranoc. Do widzenia. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo.